dobry wieczór i dzień dobry Państwu. Spotykamy się jak zwykle za późno i jak zwykle mam wyrzuty sumienia, ale tym razem to rzeczywiście było nadzwyczajnie trudno dorwać się do tej naszej kamery, bo widocznie tylu jakimś ważnym osobistością w kosmosie zależało, żebym jednak nie ogłosił tego, co dzisiaj mam zamiar powiedzieć, chociaż nikt z nich nie wziął pod uwagę tego, że w momencie, kiedy materiały znalazły się w moim posiadaniu i wtedy, kiedy ja sam podjąłem decyzję, że je Państwu przedstawię, to w tym momencie automatycznie zaczynają działać te procesy, o których tutaj zaraz będę opowiadał. Także sam wykład jest oczywiście ważny, ponieważ te procesy przejdą przez Państwa świadomość, nabiorą odpowiedniej mocy, ale wiały nam takie wiatry przeciwko, że dzisiaj, jak wstałem z łóżka, jak zwykle, ledwo trzymając się na nogach, to jedno wiedziałem, że na pewno dzisiaj my się spotkamy i dłużej, bo przez cały tydzień zwlekałem, bo dzieci były chore, bo Katarzynka była chora, potem ja byłem chory i wszystko to się działo, ja wiem z jakiego powodu, to znaczy z powodu tego wielkiego procesu, który przeprowadziliśmy i który zaczął owocować tak silnie, a to dopiero są początki tych owoców. I nie chcąc być takim tajemniczym, od razu odsłonię karty przed Państwem w całości. Nie wypijemy dzisiaj szampana, nie wypijemy dzisiaj wódeczki, ale zrobimy coś innego, bardzo ważnego. Ale musimy to zrobić bardzo delikatnie i po cichutku, żeby nie było ani odrobiny hałasu. No, kaszel jest naturalnym hałasem. Natomiast to, co teraz robię, zdejmuję krawat i może część z Państwa się domyśla, jaki to jest symbol i co on oznacza. Jeżeli nie, to zaraz powiem, ale muszę dokończyć tej czynności raz na zawsze, kochani. Kiedyś z Andrzejkiem mieliśmy taką wizję, o której Państwu opowiadałem już kilkakrotnie, no może ze trzy razy, ale dzisiaj opowiem po raz ostatni. Jesteśmy w długim korytarzu. Kachunia, dobrze słychać? W bardzo długim korytarzu. Przed nami jest światło, że tam na końcu korytarza jest światło i z Andrzejkiem idziemy tam do końca tego korytarza i dochodzimy do progu. Za progu jest mgła. Za progiem jest mgła, jasność taka dziwna. I ojciec pyta nas, po co myśmy tu przyszli? Tak się staraliśmy, żeby tam dojść do końca tej naszej drogi, to po cośmy tam doszli? Czego my tam szukamy na końcu tej drogi? No myśmy się tak mądrze zastanawiali, rozmaitych tam terminów naukowych, filozoficznych, religijnych używali, ale nie trafiliśmy nigdy. Ojciec powiedział prosto. Przyszliście i idziecie po to, ażeby uzyskać wolność. Uzyskać ją, bo nigdy jej nie mieliście. I dzisiaj, kiedy zdjąłem ten krawat, to po pierwsze jest on symbolem właśnie niewolnictwa, bo w starożytnym Rzymie slawę, czyli że Słowianie, którzy byli niewolnikami w Rzymie, a w Rzymie nie było obozów koncentracyjnych, ani nie trzymano niewolników jakoś specjalnie w jakichś takich
warunkach bydlęcych, tylko żyli jak normalni obywatele i poruszali się po mieście też jak normalni obywatele, i żeby ich odznaczyć, że jednak są niewolnikami, to mieli na szyjach sznury, takie krawaty sznurowe. I każdy, kto miał taki krawat sznurowy, to było wiadomo, że jest czyimś, czyjąś własnością i jest czyimś niewolnikiem. No i te krawaty, jak sami widzicie, królowały jak do tej pory niepomiernie, od zawsze prawie w naszej kulturze. Ja sam to występowałem przeważnie w krawatach. Później teraz niedawno tak już tak chciałem poczuć się swobodniej przy spotykaniu z Państwem, ale dzisiaj zdjąłem ten krawat z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że no po to, żeby już nie być niewolnikiem, a po drugie, tu nie chodzi o jakiś cyrk i takie symboliczne działanie, tylko o real. Dokonaliśmy z Katarzyną wielkiego procesu, który jest właściwie tematem dzisiejszego naszego spotkania, bo tam było to wielodniowe wydarzenie na bardzo wielu planach, które się rozejdzie echem po całym wszechświecie, i już w tej chwili te echa są potężne i naprawdę nie przewidziałem, że będą aż takie. I po prostu myśmy tego już dokonali. A więc jeżeli teraz zdjąłem ten krawat, to tylko utwierdziłem ten stan, który już dawno jest. Dawno to znaczy od paru dni. Mniej więcej we środę 29 marca żeśmy dokonali trzeciego etapu rozłączenia zalążków genów ojcowskich z zalążkami genów Matrixa, i w tym momencie cały proces został zakończony i uruchomiony bezpowrotnie, ale trwał 3 dni i 3 dni nad tym żeśmy pracowali. Ale zanim doszło do tych zabiegów, to jeszcze wiele innych zdarzeń się odbyło i zaraz wszystko Państwu dokładnie opowiem. Tylko jeszcze chciałem pokazać siebie na tle tej sytuacji, w której w tej chwili siedzę tu przed Państwem. Dlatego, że ja myślałem, że zaraz po tym procesie, który nam oczywiście bardzo dobrze wyszedł i wszystko ułożyło się dobrze, myślałem, następnego dnia już wstałem z rana, napisałem szkic scenariusza i mówiłem: Katarzyna, dzisiaj siadamy i interwencyjnie nagrywamy, muszę wszystko to opowiedzieć, co tutaj przeszliśmy, co w Poznaniu przeszliśmy i co przeszła cała ludzkość na ten moment, w którym to wszystko się działo. I już byłem gotów natychmiast zaczynać, ale się okazało, że następnego dnia przyszły inne informacje, następnego jeszcze inne i kochani, nie mogłem siąść, bo każde z nich ciągle przybywały i ciągle były bardzo ważne. I tutaj dzisiaj od rana już mówiłem: Katarzyna, już więcej mi tu nie przysyłaj, bo ja już mój mózg tego nie pomieści, bo i tak nie pomieści nawet jednego wykładu, zaraz powiem dlaczego. Znaczy nie wykładu, a przekazu. Muszę posługiwać się notatkami, ale mówiłem, no, że już no, starczy, już nie być. A przyszły jeszcze ważniejsze, jeszcze ważniejsze. No i teraz, w tej chwili już od dłuższego czasu, gdzieś tak od pół dnia umilkło, ostatnie przekazy przyszły i jestem przekonany, że mogę zasiąść. Tym bardziej, że w tej chwili po raz pierwszy od tygodnia nie wyjmuję co 5 minut chusteczki, nie wysiągam nosa, nie kaszlę, nie kicham. To chyba tylko ten cud sprawił ojciec, że ja teraz siedzę przed Państwem i przed Państwem mnie słyszycie. Nawet no, trochę mój głos jest taki chorszawy, ale reszta jest całkiem normalna, czuję się po prostu jak młody Bóg. Także możemy, kochani, zaczynać. Najpierw wspomnę o swojej osobistej, tragicznej sytuacji, w której byłem do wczoraj, do wieczora, bo jak napływały te informacje, o których przed chwilą mówiłem, to każda z nich była tak rewolucyjna, że burzyła
we mnie wszystkie pokłady mojej dotychczasowej wiedzy i taką niezachwianą pewność, że ja przecież wiem, co chcę powiedzieć, że możemy zaczynać w każdej chwili. I każdego dnia dowiadywałem się, że to wszystko, co do tej pory wiedziałem, to nie jest nieprawdą i nie jest szmelcem, ale już teraz jest co innego. I jutro, następnego dnia było co innego. Do tego stopnia, że wczoraj wieczorem poczułem się tak rozbity, tak miałem rozchwianą głowę. Wszystko, co do tej pory wiedziałem, to spokojnie mogłem wyrzucić na śmieci, ale wszystko, co teraz się dowiedziałem, było dla mnie, budziło opór we mnie. I nie wiedziałem teraz, co dalej zrobić. I siadłem sobie na dole w salonie, w naszym fotelu i zacząłem medytować i poleciłem się ojcu, powiedziałem, że mam pustkę w głowie, ale właściwie nie pustkę, tylko zamęt. I sam nie wiem, co ja teraz mam wam powiedzieć, bo ja jeszcze tego wszystkiego nie poukładałem w głowie, bo nie dosyć, że to jest nowe, to jeszcze ja osobiście mam taki wewnętrzny sprzeciw. I dostałem taką wizję, a właściwie dwie. Pierwsza to jadę na rowerze, takim półsportowym, po ulicy jest ciemnawo, ale jeszcze widać. I jadę po chodniku, zgrabnie mijam ludzi, dobrze mi ta jazda idzie i w pewnym momencie ten rower mi się rozsypuje. Przednie koło odpada, suport odpada, łańcuch wysypuje się na jezdnię, no więc siodełko też gdzieś tam się... Ja tak patrzę, no a mi się śpieszy, ja muszę jechać. No więc zacząłem szybko składać, jakoś to wszystkie te części się poskładały. Myślałem, że już będzie dobrze, że nawet koło złożę, bo widzę, że sprychy są, to raz, dwa zatrzasnę i pojadę. Patrzę, ale kierownica jest rozsypana, a w kierownicy jest dużo takich części drobnych i to jeszcze jest, jestem na piaszczystym podłożu, a jest już ciemno. Nie, mówię, no to koniec, to już... No nie pojadę, nie wiem, no jakiś inny sposób muszę znaleźć, żeby się znaleźć, żeby tam dojść, gdzie potrzebuję. To był koniec wizji, byłem zlany zimnym potem. Następna wizja jest taka, że z oddali widzę billboard, plakat, dosyć spory, ale nie tak wielki, jakie są billboardy, że na parę piętr, nie, tylko taka duża tablica. A na niej są wypisane 5 wyrazów dużymi, pisanymi, bardzo ładnymi literami. I z daleka widzę, że ja bez trudu właściwie przeczytam te 5 słów. Ale widzę, że za bardzo to nie mogę. Muszę podejść bliżej, żeby przeczytać. No to podchodzę bliżej i czym bliżej jestem, tym te wyrazy się zacieśniają i zaczynają na siebie zachodzić. Bo te kreski to są takie ażury. I ten ażur zachodzi na ażur, ja podchodzę bliżej, a one są jeszcze gęściejsze. Jak poszedłem jeszcze bliżej, to utworzyły taką matnię, że naprawdę już w tym momencie nie dało się tego w żaden sposób rozłączyć i przeczytać oddzielnie 5 słów. Także sami widzicie, że po prostu byłem załamany i obudziłem się i mówię do ojca, że no to ładną pociechę mi tutaj sprawiłeś. Ja mam takie uczucie załamania, że nie wiem, z czym tu siądę i do państwa się zwrócę. A tu jeszcze na dodatek ojciec mi pokazuje, że rzeczywiście wszystkie moje stare moje instrumentarium legło w gruzach. No i co dalej? No i dzisiaj dopiero rano Katarzynka dostała jeden, drugi, trzeci przekaz. Zaczęliśmy pracować nad tym i wtedy mi się zaczęło w głowie układać. No i dzisiaj teraz, jak już tutaj siedzę, to przede wszystkim dwie cechy w moim wykonaniu się zaznaczają. Pierwsza to, że już rozumiem to wszystko, co do mnie dotarło. A druga, co najważniejsza, godzę się z tym, chociaż jest to bardzo kontrowersyjne. Zaraz się dowiecie, jak bardzo. Żeby w tą kontrowersję państwa wprowadzić, to zanim dojdę do meritum, to znaczy do opowieści o tym prawie kryminalnym zdarzeniu, przez które żeśmy przeszli w związku z tym uwolnieniem, to najpierw kilka takich
sytuacji, które już wcześniej zaczęły naprowadzać i teraz widzę, że naprowadziły bardzo dokładnie na ten właśnie temat. Zacznę od korespondencji z Mariuszem, który jak zwykle ostatnio jest bezbłędny i trafia tak na punkt. Dokładnie w to, co ja nawet i myślę i to, co właśnie nam jest potrzebne i dokładnie to wyraził. Cześć Tadeusz, czy coś się dzieje z głowami? Bo ja mam tak mocne obciążenie głowy od 3 dni, że nic nie pamiętam i ciągle ból głowy. A głową jakby, jak głowa jakby ważyła 100 kg. I w tym dniu i jeszcze ze 2 dni wcześniej nastąpił taki proces, który ja nazywam wprowadzeniem czasu teraźniejszego prostego. Bo do tej pory cały wszechświat był w czasie teraźniejszym ciągłym. I ten czas teraźniejszy ciągły miał takie elastyczne jeszcze połączenia z przeszłością i z przyszłością, chociaż nie miał aż takich, że można było sobie tworzyć znowu matrixowskie takie meandry z przeszłości i z przyszłości, ale był elastyczny dosyć. I jeszcze się w naszych umysłach to, co przedtem wiedzieliśmy, to, co dzisiaj wiemy i to, co sobie wyobrażamy, że może będziemy wiedzieć jutro, jeszcze jakoś się mieściło. Natomiast w obliczu nowego czasu, teraźniejszego prostego, który widzi rzeczywistość tylko i wyłącznie tak, jak w tym momencie ona jest. I jeszcze na dodatek dochodzi coś takiego, jak ja to oceniłem później. To, co Mariusz napisał, a głowa jakby ważyła 100 kg. Nagle mu ta głowa zrobiła się ciężka. To potem ta waga głów, ponieważ to była już niedziela, to było po naszym tym rozłączeniu, tak, Katarzyna? Bo myśmy, tak. Bo tutaj zaszły 2 zjawiska. Pierwsze to jest właśnie związane z tym czasem teraźniejszym prostym i wiele osób oprócz Mariusza dzwoniło do mnie i ustnie mi meldowali, że są zdezorientowani i po prostu nie wiedzą, co się dzieje z ich pamięcią, z ich umysłem, z ich głowami, z ich samopoczuciem, bo jednocześnie nasze zmysły, szczególnie zmysł równowagi, natychmiast reaguje na to, na takie zachwianie wewnętrznej równowagi i to ta reakcja jest zawsze jedna, gwałtowne bóle głowy i zawroty głowy. I tutaj Mariusz o tym melduje i wiele osób mi meldowało. Także to się tak naprawdę zaczęło, zadziało i u mnie też dokładnie w ten sam sposób się zadziało, że przez parę dni dopiero się przyzwyczajałem do tego, że z jednej strony mając tą właśnie pustkę w głowie, z drugiej strony każdy następny krok, to co opowiadałem na poprzednim naszym wykładzie, że nowa rzeczywistość nowego istnienia będzie polegała na krok po kroku, step by step. I każdy następny krok okazywało się, że był mi potrzebny, jak gdyby ktoś, kto mną się opiekuje, albo jak gdybym ja wiedział, co ja za chwilę będę potrzebował i to następowało. Ale wcześniej ja sobie tego nie wyobrażałem i nie planowałem. I tak powolutku tak zaczęliśmy się uczyć tego właśnie dzień po dniu. I to była jedna przyczyna tych takich zachwiań czasowo-przestrzenno-świadomościowych. Ale druga, później dopiero się o tym dowiedziałem, bo to było kilka dni po ostatnim etapie tego uwolnienia, o którym mówiłem, że myśmy je przeprowadzili. I w tym momencie, kiedy zalążki genów boskich zostały trwale oddzielone od zalążków genów matrixowych, a to było ostatnie źródło energii dla wszystkich tych, którzy do tej pory od zawsze, od zarania swojego istnienia byli tylko i wyłącznie pasożytami. A pasożytami byli wszyscy ci, którzy w pierwszym czasie zostali narodzeni i stworzeni. Cały kosmos i cały wszechświat i wszyscy mieszkańcy jego, wszystkie rasy razem wzięte, i te najwyższe, i te najniższe, wszystkie
jednogłośnie były pasożytami. I myśmy, przecież tutaj opowiadam Państwu, po kolei dokonywali i tam tego odcięcia im tych apanaży energetyczno-duchowych. A więc odcięliśmy z Katarzynką im Szczelinę Wolińską, nieprawdopodobne wręcz źródło energii. Przy tej okazji dużo uwagi poświęciliśmy wtedy Wikingom, którzy z tego skorzystali bardzo, ale według tych informacji, które dzisiaj do nas docierają i o których jeszcze wspomnę, to Wikingowie nabrali tak potężnego rozpędu i duchowego, i fizycznego, i biologicznego, i technologicznego, że zawojowali cały świat. Dzisiaj się okazuje, że geny wszystkich ludów na całej planecie, wszystkich mieszkańców planety, niezależnie od tego, na jakim kontynencie się znajdują, wszystkie mają w sobie geny Wikingów. I to w przeważającej części. Tak potężnego zastrzyku energii udzieliła właśnie Szczelina Wolińska. Została odcięta. Następnie odcięliśmy dopływ, ten przekręt z biegunem północnym wszechświata, że cała energia z bieguna północnego, która pochodziła z ewolucji materii całości wszechświata, cała energia zamiast wracać do materii i tam wspomagać ją w procesach ewolucyjnych, to szła do kieszeni wszystkich pasożytów całego wszechświata. A więc to, żeśmy odwrócili i o tym, żeśmy opowiadali. I ostatnim źródłem, i to takim naprawdę okazało się potężnym i odwiecznym, bo te, o których opowiadałem, to znaczy Szczelina i biegun północny, to były technologie, które później dopiero zostały zastosowane w miarę rozwoju odpowiedniej techniki, którą zaczęli dysponować ci, którzy zamieszkują cały wszechświat. Oni w tej chwili dysponują wszystkimi technologiami i opanowali technologię i przestrzeni, i czasu, i wszystkich energii konsystencjonalnych, to znaczy energii elektrycznej, magnetycznej i elektromagnetycznej. Wszystko jest w ich rękach. Mogą zmieniać sobie ciała, mogą sobie lewitować, mogą być jakimi chcą, byleby tylko nie ewoluować. Byleby tylko żyć na koszt, nie swój, no bo przecież mają to za darmo i mieli za darmo. Dlatego, że ich geny Matrixa były połączone trwale z genami bożymi, a trwale były połączone w pustce poprzez połączenie takie typu sklejenia, bo to nie więzi trwałe, tylko sklejenie, ale bardzo trwałe, bardzo mocne, zalążków genów ukrytych tak głęboko w pustce, że no niedostępnych w ogóle, ktoś by tam dotarł do tej pustki i ktoś by to tam cokolwiek zakłócił, więc mieli nieograniczony dostęp i żyli sobie jak pączki w maśle. I teraz o tych właśnie rozmaitych żywicielach to tak szybciutko sobie przejrzymy. Najpierw dosyć taka obszerna historia, która jednak zawiera tyle aspektów, że one poprzez analogię sami Państwo rozpoznacie w niej wiele bardzo takich informacji, które są, odnoszą się do każdego z Was lub odnosiły się w najbliższej przeszłości przed jeszcze chwileczką. W tym śnie była ciemność. Zobaczyłam plac, na którym stała grupa ludzi. Wszyscy ubrani na czarno. W czarnych pelerynach za kolano i z czarnymi kapturami na głowie. Tak, że widoczna była tylko dolna część twarzy. Stali w zwartej grupie, tak jakby wspólną świadomością wytworzyli nad swoimi głowami z mgły obraz Rockefellera. Przypominam, że jest to przekaz Jugi. Mąż w głowie usłyszał głos ich wszystkich mówiących chórem. Kiedy będziemy od ciebie czegoś chcieli, ty nie rób nic. Niczego nie blokuj. Nic nie rób. Po tym
pojawił się inny obraz. Zobaczył Ziemię z kosmosu, a ponad nią ludzi unoszących się w pozycji medytacyjnej. Mieli nogi złożone po turecku, ręce w różnych pozycjach, rozwartych, złożonych i skrzyżowanych na piersiach. Jedni mieli zamknięte oczy, inni otwarte, niektórzy patrzyli na męża. Było ich około 20. Jeden z nich przybliżył się do Krzyśka, cały czas pozostając w pozycji medytacyjnej. Miał intensywne, błękitne oczy. Mąż mówił, że nie ma takiego koloru oczu na ziemi, tak intensywnie niebieskiego. Miał długie, jasne włosy poniżej ramion i cerę bardzo jasną, prawie jak u martwego człowieka, ale to taki odcień skóry. Inni byli ciemnowłosi, niektórzy innej rasy. Wszyscy nie byli z ziemi. Powiedział, że gdy przyjdą do niego, w domyśle przyjdą ci czarni. Tutaj mąż zobaczył siebie leżącego na podłodze bez śladu życia, żeby nic nie robił, żeby pozwolił tym czarnym wziąć, czego chcą. Nie opowiadaj się po żadnej ze stron, ani nie pomagaj nam. Pozwól się napełnić i przepłynąć przez siebie i nic nie rób. Także tutaj po tej wizji oboje, pani Justyna i mąż byli przerażeni, bo no tak nie za bardzo mogli sobie tutaj poradzić z tym takim, z tym obowiązkowym dzianiem się tego, co się właśnie działo. Więc ja oczywiście z tym natychmiast zwróciłem się do Jarka. Jarek przebadał całą tą sytuację i oto jakiej udzielił odpowiedzi. Najpierw opiszę, co oznaczał ten sen. Te zakapturzone postacie to są przedstawiciele tak zwanych sił ciemności, czyli tych, którzy stworzyli system Matrixa i dotąd nim władali, bez wdawania się w szczegóły, kim są te istoty i z jakiej rasy pochodzą. To oni stworzyli nasz dualny świat, łącznie z tak zwanym dobrem i złem. W tej chwili rzeczywiście zostali odcięci od energii, a wraz z postępującym przebudzeniem ludzkości, kolejni ludzie przestają ich zasilać. To się dzieje obecnie w postępie geometrycznym i oni w tej chwili już w bardzo dużym stopniu odczuwają głód energetyczny. Dlatego tym bardziej dziwi mnie to, co oni zrobili w tym śnie. To znaczy wytworzyli obrazy tych istot, o których piszesz. Są to tylko obrazy, bowiem Rockefeller, a właściwie istota, która zasilała to ciało, został już z naszej planety dawno usunięty. Otrzymałem informację, że te obrazy są egregorami, czyli inaczej myślokształtami. Są to twory energetyczne stworzone i zasilane przez energię myśli swoich wyznawców. Energotypy mogą tworzyć złudzenie posiadania własnej świadomości, a nawet mogą być inteligentne, ale są to istoty całkowicie sztuczne, wirtualne, których zadaniem jest pobieranie jak największej ilości energii od ludzi. Energia ta następnie wędruje do tych, którzy kontrolują egregora, czyli w tym wypadku do tak zwanych ciemnych. Oni posiłkują się tymi egregorami, aby nadal omamiać tych ludzi, którzy zaprzedali się złu, pieniądzom i władzy. Dlatego twój mąż odczuł, że ci ciemni powołują się na nich. Dziwne jest dla mnie to, że oni tutaj musieli sami te egregory wytworzyć, a wydatkując na to resztki swojej energii. Może to świadczyć tylko o ich skrajnej już desperacji. Dla ciemnych wywoływanie w ludziach uczucia strachu jest najłatwiejszym sposobem pozyskiwania energii, dlatego straszą nas na wszystkie możliwe sposoby, na przykład wojną, epidemiami, katastrofami i co tylko są w stanie wymyśleć. W przypadku ciebie i twojego męża strach należy do przeszłości i musicie całkowicie się go pozbyć i od niego oraz tej przeszłości odciąć. Przeszłość to przeszłość, nie ma już wpływu na teraźniejszość, ani tym bardziej na przyszłość.
Nie możecie się teraz oglądać za siebie i pozwalać na powrót dawnych lęków. Tak czy inaczej, oni użyli tych egregorów do pokazania twojemu mężowi, że rzekomo nadal mają tutaj władzę, a w szczególności władzę nad nim i że nadal uczestniczą w realu. I tutaj zaczyna się druga strona tego medalu. Zobaczyłem mianowicie, że twój mąż już dawno został wciągnięty nieświadomie w umowę z tymi ciemnymi, dzięki której oni mogli go traktować jak swoją własność i czerpać od niego energię. Zawarcie tej umowy miało miejsce również we śnie, kiedy jego świadomość była wyłączona. Twój mąż może nawet tego nie pamiętać. Ważne jest, że nie zrobił tego świadomie. Najprawdopodobniej to właśnie Rockefeller i ta demonica, która jemu towarzyszyła, byli tymi, którzy tą umowę z mężem zawarli, ale była to czysta manipulacja. Teraz oni powołują się na tą umowę, a zatem należy ją wypowiedzieć. Teraz druga część tego snu. Obraz istot w pozycji medytacyjnej. Oni jawią mi się jako członkowie tak zwanej Federacji Galaktycznej. Także tu wchodzimy na ten temat, o którym ja teraz już tyle mówiłem. Jest to rodzaj stowarzyszenia różnych ras kosmicznych, które od pewnego czasu wysyłają na Ziemię informacje, że oni są tymi dobrymi i chcą nam rzekomo pomóc w walce z siłami zła. Ale to tylko pozory. Oni doskonale wiedzą, że czas panowania ciemnych właśnie dobiega końca. Natomiast sami również są odcięci od boskiej energii i dlatego dążą do tego samego, to jest do przejęcia władzy nad ludźmi w celu czerpania z nas energii. Tak naprawdę oni są nawet gorsi od tych ciemnych, gdyż tamci przynajmniej nie kryli się z tym, co robili, a zło przez nich czynione było jawne. Rasy z Federacji Galaktycznej natomiast zamierzają wszystko robić, to znaczy czynić całe zło o wiele gorsze niż ci ciemni, pod przykrywką w sposób totalnie ukryty pod pięknymi, idealnymi hasłami, czyli naklejkami. Zaczynając od tego, że nie ukrywają nawet swojego wizerunku, bo wiedzą, że jako istoty z wyższych wymiarów niż nas będą widoczni dla ludzi jako istoty świetliste. Stąd tyle tych spotkań nawiedzonych z matkami boskimi, z Jezusami, ze świętymi i wszyscy zawsze są w tych jasnych aureolach. Także to żaden problem dla nich, a dla ludzi to jest oczywisty dowód na to, że spotykają się, jeśli nie z Bogiem, to z istotami boskimi. Dokładnie obejrzałem sobie twarz tej istoty o niebieskich oczach. Nie było w niej ani grama ludzkich uczuć. To tylko jedna z pułapek, jakie oni już zaczynają zastawiać na nieświadomej prawdy ludzi. Kolejną taką pułapką ma być zwabienie ludzi do ich statków i pojazdów pod pretekstem ratunku dla ludzkości. Jeden z ich przejawów działania tu na Ziemi w chwili obecnej jest na przykład próba zmuszenia ludzi do jedzenia robaków. A dąży do tego jedna z ras tej federacji, czyli insektoidy, które nie mogą bezpośrednio wcielać się w ciała ludzkie ze względu na zbyt duże różnice genetyczne. Dlatego chcą nasze ciała dostroić poprzez wszczepienie nam owadziego DNA podawanego w pożywieniu. Ale to tylko taka była dygresja. Niekoniecznie na ten temat tutaj w tym momencie, ale wyliczająca z grubsza te wszystkie metody, które używają w stosunku do ludzi kosmici, żeby za wszelką cenę ich pozyskać dla siebie i wykorzystać chociażby na ten ostatni moment ich powiedzmy sobie władania nad światem, bo taka jest prawda. Ich władanie się kończy i dzisiejsze nasze spotkanie jest właśnie poświęcone temu przełomowi, ale tu nie chodzi o Armagedon, ani o wojnę, ani o czyjekolwiek zwycięstwo, tylko chodzi o zrozumienie istoty
rzeczy, że żyjemy na tym samym świecie i zawsze na nim żyliśmy i zawsze tak, a nie inaczej organizowaliśmy sobie życie i teraz po prostu zmieniamy tą organizację, ale nie po to, żeby kogoś zwyciężyć, usunąć i wejść na jego miejsce, czy w ogóle zawładnąć jego powiedzmy sobie apanażami, czyli że jego skarbami, tylko po prostu, żeby zacząć od nowa żyć po normalnemu. Tak czy owak, obie grupy istot, które w swoim śnie widział twój mąż, stoją po tej samej stronie, czyli po stronie zła. Jednak nie należy się ich bać, bo to my mamy moc. W tej chwili jest w was obojgu dużo lęku i wątpliwości, ale to wy macie w sobie iskrę Bożą i jesteście pod opieką Ojca. Nigdy o tym nie zapominajcie. Teraz pora na środki zaradcze. Twój mąż musi wypowiedzieć wszelkie umowy, jakie zawarł świadomie lub nie z tymi istotami. Musi to zrobić na głos, głośno i wyraźnie, z pewnością siebie i wiarą w moc tego, co mówi. Następnie musi wyrazić swój brak zgody na użycie siebie przez drugą stronę do jakichkolwiek celów. I jak brzmi ta właśnie to odwołanie tych wszystkich umów? Ja, imię i nazwisko, oświadczam, że jestem już rozliczony z wszelkiej karmy, na co dowód został zawarty w korespondencji między mną a Tadeuszem, więc żadne zawarte przeze mnie umowy i pakty nie mają już nade mną mocy. Dlatego wypowiadam, zrywam i unieważniam wszelkie umowy i pakty zawarte przeze mnie świadomie i nieświadomie, dotyczące wykorzystania mojej energii, moich ciał i mojej mocy, mocy mojej kreacji we wszystkich przestrzeniach, czasach i wymiarach. Nakazuję ujawnienie ich wszystkich tu i teraz wraz ze wszystkimi kopiami i aneksami. Spalam je wszystkie w ogniu i odsyłam ich oczyszczoną przez ogień energię do Ojca. Rozpuszczam, spalam i usuwam wszelkie kody i programy negatywnych emocji, jakie miałem dotąd zakodowane, w tym w szczególności uczucia strachu związanego z demonicą z przeszłości. Wszystko to spalam w ogniu, a energię tych programów po oczyszczeniu odsyłam do Ojca. Jednocześnie zakazuję jakiejkolwiek ingerencji, manipulacji i instalacji jakichkolwiek obcych technologii, implantów i programów w którymkolwiek z moich ciał, wskazując przy tym, że moje ciało jest już zbudowane z materii nieprzenikliwej. Brak jest mojej zgody na jakiekolwiek formy wykorzystywania mnie, mojej mocy i jakiegokolwiek z moich ciał, w jakimkolwiek celu. Likwiduję, wymazuję i usuwam wszelkie wspomnienia z przeszłości, mogące stanowić połączenie do ponownego zainstalowania we mnie szkodliwych programów z nimi związanych. Oświadczam również, że ktokolwiek i w jakikolwiek sposób podejmie próbę naruszenia niniejszego aktu mojej woli, a w szczególności próbę wpływania na mnie z przeszłości, zostanie przeciwko niemu użyta kula Putina, znajdująca się w naszym posiadaniu. Brak jest także mojej zgody na zawieranie jakichkolwiek nowych umów, przedstawionych w sposób jawny oraz zmanipulowany. Zakazuję jakichkolwiek prób kontaktu ze mną przez osoby obce, z obcych ras, pod żadnym pozorem i w jakikolwiek sposób, w tym na jakiekolwiek negocjacje ze mną, na wszystkich poziomach mojej świadomości. W szczególności zakazuję jakichkolwiek prób kontaktowania się ze mną w tym celu podczas snu. Także w tamtym przekazie mieliśmy oprócz opisu tego zdarzenia, to jednocześnie olbrzymią porcję wiedzy o tych warunkach duchowo, ale i kosmicznych, i technologicznych, w których teraz jesteśmy i w stosunku do których technologicznie jesteśmy bezradni,
I jeśli nie mamy opanowanego lęku, jeżeli jeszcze na dodatek no, tak mamy skłonność do wiary w jakiejś nadzwyczajności duchowej i świętości, no to jesteśmy narażeni po prostu na ciągłe wykorzystywanie i to ładnie było opowiedziane. I teraz w odpowiedzi Yuga pisze dalej, co następuje. Pragnę z wdzięcznością poinformować, że mąż od czasu wypowiedzenia umowy nie miał żadnych niepożądanych kontaktów, w ogóle nie miał snów, które by pamiętał. Natomiast ja dzisiejszej nocy miałam sen, po którym sama wypowiedziałam umowy, korzystając z formuły Jarka, bo się okazało, że mimo, że była świadkiem tamtej całej sytuacji i myślała, że może ona w jakiś sposób ją też chroni, ale okazało się, że tak nie jest. We śnie byłam w miejscu między zabudowaniami. Na dziedzińcu między nimi było sporo różnych osób. Panował nieład. Jakieś sypiące się rzeczy, głazy, same budynki też się sypały. Moją uwagę przykuło dwóch mężczyzn. Jeden był wysoki, z długimi czarnymi włosami do ramion, drugi niższy blondyn z długimi włosami także sięgającymi do ramion. Obydwaj bardzo przystojni, idealnie zbudowani. Podbiegli do mnie, ten blondyn z długimi włosami pocałował mnie w usta. Dziwny, jakby pocałowała mnie na przykład deska lub coś takiego. Jednocześnie chwycił mnie w talii. Gdy tak trzymał mnie w objęciach, zaczął sugerować seks, że może bym się zabawiła z nim albo z jego kolegą. Chodź, mówił, będzie fajnie. Ja powiedziałam, że ja nigdy nie zdradziłam mojego męża i nigdy tego nie zrobię. Rano czułam się odpompowana energetycznie i mimo, że zjadłam śniadanie, nadal czułam się dziwnie osłabiona i ten stan się pogarszał. Kiedy opowiedziałam to mężowi, był przekonany, że ten blondyn mnie wyssał. Już wcześniej mąż mi powiedział, że ja za ciebie nie mogę wypowiedzieć umów w twoim imieniu. Wydawało mi się, że nic mi nie mogą zrobić, ponieważ ja nie mam takiej przeszłości jak Krzysiek. Żadnych umów w przeszłości, świadomie czy nieświadomie, nie zawierałam. A jednak mąż powiedział, że jeżeli mnie chwycił i przytrzymał, to mógł mnie odessać energetycznie. To wszystkie te takie akcje, w które wchodzą, zawsze spowodowane są z początku luką. Oni widzą w człowieku jakiś defekt albo jakąś karmiczną więź z przeszłości, ze sobą samą, z jakąś rasą kosmiczną i w tą lukę spowodowaną tą dawno zapomnianą więzią, jeszcze teraz w nią trafiają, odblokowują pamięć przeszłości albo ją wręcz stwarzają i w ten sposób wykorzystują. Także jeżeli on ją dotknął, jeszcze przyciągnął, to znaczy, że karmicznie miał do niej dojście i z tego skorzystał. A więc pani Justyna przeprowadziła całą to wypowiedzenie umowy, które ja przed chwileczką Państwu czytałem osobiście i po wypowiedzeniu tej umowy niemal od razu poczułam się lepiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tamtą pomoc i za tą pomoc bieżącą i za to, że nam to te rady pana Jarosława absolutnie pomogły. Jeszcze raz na chwilę przywołam zwięzłą korespondencję Mariusza. Najpierw ten obraz, który przysłał mi ze swojej jeszcze bardzo zimnej Norwegii. Czemu tak zimno jest? Za mało wciąż miłości? Czy jesteśmy w lodowatych wymiarach? Odpowiedziałem mu na to. Przechodzimy właśnie przez nie, przez te lodowate wymiary. Do nich jeszcze nie dotarła nasza wrażliwość, bo oni, ci, którzy te wymiary tworzą, czyli że najwyżsi bogowie,
nie mają dusz. Są permanentnie niedogrzani. Nie mają czym odczuwać ciepłych uczuć i ciepłych emocji. I dlatego cała ta strefa jest taka przechłodzona. Ale mówię o tym nie bez kozery, bo od paru dni, od tygodnia panują jakieś tutaj przedziwnie, tutaj u nas nad jeziorem, ale słyszę, że w całej Polsce, przedziwne chłody. I jak byliśmy z dziećmi, słońce świeci, ja jestem na przystanku z dziećmi, stoję i czekamy na autobus, to jeden chłopiec do mnie mówi: pogodę mamy dziwnie piękną, ale dziwnie zimną. Jakoś jest dziwnie zimno. I od tego zimna, od uczucia tego totalnego chłodu zaczęło się to, że Arkadiusz źle się poczuł, powiedział, że jest jemu zimno na całym ciele i autobus zaraz miał przyjechać zabrać ich do szkoły, a ja zaproponowałem mu, że idziemy do domu i dzisiaj do szkoły nie pojedzie. Jak wtedy nie pojechał, to przez następne 3 czy 4 dni też do tej pory nie chodził do szkoły, bo ciągle źle się czuł i ciągle to zimno go prześladowało. A Sandra pojechała do szkoły i nie minęło pół dnia, już o godzinie 11 tatuś ją musiał ze szkoły zabrać, zadzwoniła do niego, że się źle czuje, dziwnie i też jak wtedy powędrowała do domu, to do tej pory w szkole nie była. Także to co mówię o takich jakichś energetycznych przejściach, to świadczy, nie tyle świadczy, co spowodowane jest w moim przekonaniu, po pierwsze właśnie tym, że przechodzimy teraz w tej swojej wędrówce, bo cały czas rozmawiając, spotykając się, wędrujemy do coraz wyższych boskich wymiarów i odkrywamy coraz większe tajemnice. Zaraz odkryjemy takie, że to wtedy tak mi się świadomość rozsypała, że przedwczoraj to nie wiedziałem w ogóle, czy ja mogę cokolwiek powiedzieć, bo już nic nie wiem. Także w tych najwyższych wymiarach jest najzimniej, ale przede wszystkim najzimniej to jest chłód astralny, duchowy. I teraz wszyscy go fizycznie czują. Bo tutaj nad jeziorem zawsze o tej porze zaczynali treningi, reprezentacja Polski w kajakarstwie, wioślarze przyjeżdżali, ja uwielbiam patrzeć na te ich pływania, a oni codziennie biedni, poubierani w rękawiczkach, w czapkach, w szalikach i z tymi wiosłami i tak rozmawiam i mówią, że jeszcze czegoś takiego o tej porze roku nie było i ciągle czekają, że się może ociepli, ale jak na razie się nie ociepliło. I ciągle jest jakiś dziwny, przejmujący, przenikający do szpiku kości chłód i zimno. Bo termometr pokazuje minus 1, plus na przykład 2, 3, no góra 4. Ale zimno jest tak straszne, że jak powiedział mi ten trener, jak żeśmy rozmawiali, że w podmuchach wiatru odczuwalna temperatura jest minus 4. A na termometrze plus 4. W każdym razie to oni tak nazywają, że odczuwalna temperatura. Ale to, co my odczuwamy, nasze zmysły obejmują całe spektrum nie tylko tego, co widzi termometr, ale tego, co widzi całe nasze astralne ciało i jest po prostu totalny chłód. My teraz przechodzimy przez tą strefę najwyższych energii lodu i śniegu. I przy tej okazji, jak potem się dowiedziałem, to akurat te strefy są siedliskiem najgorszego zła. O wiele gorszego niż to, co na Ziemi się wyprawiało, bo to, co się wyprawiało na Ziemi, to jeszcze można neutralizować i oczyszczać za pomocą odpowiedniego układu zdarzeń, odpowiednich realiów i na tym polegały nasze dwa ostatnie, a nawet trzy ostatnie cykle. To znaczy na tym, kiedy pytałem ojca, co tu się dzieje, dlaczego tak źle jest na Ziemi, to zawsze mówił, że oczyszczamy po prostu, oczyszczamy świat, wszechświat i Ziemię. To było oczyszczanie. I oczyszczenie tych stref, takich naszych, swojskich, domowych, no było proste, dlatego że i logiczne, i odczuwalne, i dotykalne, i można to było jakoś wytłumaczyć. Ale teraz weszliśmy w takie strefy,
które obejmują nasze spektra, co prawda, bo jesteśmy wielowymiarowymi istotami boskimi, ale tam doświadczalnie z naszą gęstością jeszcze nie byliśmy, a teraz jesteśmy. I taki jest właśnie skutek tego totalnego chłodu. Także tak właśnie wytłumaczyłem Mariuszowi całą tą sytuację i następnie przysłał mi to zdjęcie zderzenia tramwaju ze strażą pożarną i mówi, co myślisz, Tadziu, ratownicy zamiast pomóc to uszkodzili. To misja istnienia zderzyła się z misją pracy. Obie się zresetowały na zawsze. Tak mu na to odpowiedziałem. Bo tramwaj jest misją istnienia, a wóz strażacki jest misją pracy. I obie się zderzyły i już dalej nie pojadą. Czyli, że stara misja istnienia, tylko taki symbol, stara misja istnienia i stara misja pracy już jest nieczynna. Oczywiście ta stara w sensie naszego dotychczasowego cyklu i realu. Bo my w tej chwili łączymy się z cyklami całościowymi. I właśnie to było przedmiotem tej wizji, którą Państwu opowiadałem z tymi pięcioma wyrazami. Pięć wyrazów to są nazwy cykli, bo cykli było pięć, a nie trzy, jak ja mniemałem, byłem przekonany, że trzy, to znaczy dwa nasze ostatnie i jeden przed, i jeszcze przed nimi, przed istnienie, tak to nazywałem, i że to była całość naszego istnienia. Ale się okazało, moi kochani, że ho, 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 że ich było pięć. I teraz one na siebie nachodzą w sensie spójności, całości wszechistnienia. I kiedy zaczynają na siebie nachodzić, to nam się odzywają nasze nie tyle wspomnienia, bo reinkarnacyjnie nie sięgamy do takiej przeszłości, ale karmicznie służę przykładem mojej wizji. Śpię i przez sen czuję, że na moich piersiach leży ciężka cegła. Biorę ją do ręki i we śnie rzucam ją za siebie. I w tym momencie się budzę, mówię, Boże, mój drogi, tam ktoś za mną leży. Przecież jak ja rzuciłem tą cegłę, to ona teraz spadnie tam na kogoś i zrobi mu krzywdę. I czekam, co tam będzie teraz. To jest taki sen we śnie. I słyszę, że tam na razie jest cisza, nikt się nie odezwał, że go to zabolało, więc zaglądam, co tam jest. I widzę, że tam leży Basia, moja żona, ale z czasów jeszcze młodości. To znaczy, bo dzisiaj mamy po te swoje maksymalnie więcej niż 60 lat, a wtedy to była 20-latką, a więc młodziutką dziewczyną. I tam właśnie taka tam leży. A ta cegła spadła nie na nią, tylko obok niej, bo tam obok leżał nasz pierwszy piesek, który się nazywał Amis i bardzo ją kochał. I ona trzyma tego Amisa w ręku, bo cegła spadła na niego i on tak go uderzyła, że on właśnie kona i cały się trzęsie. I ja patrzę, że niestety jest skutek, na szczęście nie na nią, a na tego psa. I teraz ja wiem, że ten pies wziął na siebie właśnie to uderzenie tej cegły. I teraz mi mówi, żebym ja się tym nie martwił, że jego nie boli, że naprawdę chciał, żeby tą cegłę przejąć na siebie. I teraz odchodzi, ale go nie boli. I boli go tylko to, że mnie to boli. I żebym się nie martwił. I tyle miłości i poświęcenia pojawiło się ze strony tej istoty, tego psa. I teraz, jeżeli o tym mówię, to jest coś takiego, że ja to rzuciłem, tą cegłę, przez sen. W moim realu coś takiego się nie stało. Ale wiecie, że w moim realu karmę za ten czyn, czyli że za takie przewinienie, które zostało przeze mnie przeprowadzone dawno w pradawnych cyklach, a nawet nie moje przewinienie, bo kiedy już weszliśmy w całość wszechistnienia, to weszliśmy pod jednym warunkiem,
że bierzemy na siebie wszystko to, co przypadnie nam w udziale w spadku po dotychczasowym istnieniu wszechistnienia i wszystkich cykli. A więc ja tą karmę tego rzutu przejąłem na siebie. Pamiętam, ja powiem to jako anegdotę, bo to miało miejsce, że na studiach mój rok, moich kolegów, operatorów, to wyjątkowi są, byli wyjątkowi tacy, no fajni, takie tacy dziarskie chłopaki, artyści, oni będą operatorami, zdobywcami świata, a więc niczego się nie lękali, zawsze tacy nastrojeni bojowo, ale i drwiąco, cynicznie. I wszyscy ci cynicy, zdobywcy świata, jak żeśmy sobie przypominali ten dowcip, to rekotaliśmy znowu następne 10 minut wspólnie. Tak nas strasznie i ten gag, i wspomnienie tego gagu po prostu rozśmieszało. A było to z filmu Piotruś Pan, wtedy kiedy kapitan Hak zabiera kucharzowi taki drobny, stoi, trzęsie się i trzyma budzik. I on mu zabrał ten budzik i wyrzucił za siebie za burtę, żeby, bo taki był w złym humorze ten kapitan Hak. Rzucił ten budzik, a tam za burtą był jego odwieczny wróg, czyli że krokodyl, który cały czas czeka na niego, na tego kapitana Haka i zawsze od tej burty nie odchodzi. I jak nadleciał ten budzik, to otworzył pysk i pomknął ten budzik. Ale to się dzieje za burtą. I cała załoga razem z tym kucharzem i z tym kapitanem Hakiem widziała, jak ten budzik leci nad pokładem i za burtą znika. I jest cisza. Wszyscy tak patrzą na siebie. I wreszcie jeden się odzywa. A gdzie plusk? No i kapitan Hak się zdenerwował. Plusk! Panie Henkman, pan chce plusku? I tam z tą swoją ręką, czyli że nie miał ręki, tylko Hak, tam bierze go i też wyrzuca za burtę. W każdym bądź razie, a gdzie plusk? I jak ktoś na zajęciach, jakie by nie były, któryś z chłopaków powiedział głośno, a gdzie plusk? I już cały rok wszyscy chłopaki rżeli, tarzali się po podłodze ze śmiechu. Nie wiem, dlaczego ten strasznie nas to śmieszyło. I teraz jak ja rzuciłem tą cegłę, no to też tak było, a gdzie plusk? A jednak plusk był. Dlaczego o tym mówię? Że mnie spotkała konkretna karma dotycząca właśnie tego zdarzenia, mimo że ja w swoim realu rzeczywistym, dzisiejszym takiego zdarzenia nie miałem. Ale to zdarzenie, które przeszedłem w realu, było absolutnie analogiczne, matematycznie wręcz. Śpię i za mną jest szafka nocna, a na tej szafce nocnej moja mama stawiała termos z gorącą wodą, bo jak rano, nie rano, tylko w nocy chciała zaparzyć herbatkę dziecku, to żeby nie wstawiać czajnika po ciemku w kuchni, to już miała gorącą wodę w termosie i tylko zalewała i robiła herbatkę. I ja przez sen machnąłem ręką, przewróciłem ten termos, on upadł nade mną na krawędź tej szafki, rozbił się i cały ten wrzątek wylał mi się na gołą pierś, bo byłem w piżamie rozpiętej. I przez sen obudziłem się w tym momencie, kiedy ten wrzątek mnie sparzył. I zerwałem się tak gwałtownie, że moja głowa w tym momencie została z tyłu. I w tym momencie, tak gwałtownie się zrywając, naderwałem sobie mięśnia obu barków. Także straszliwy ból tu i straszliwy ból tu. Jest ciemno. Ja się przed chwilą obudziłem i w ogóle nie wiem, co mnie boli. Czy mnie parzy, czy mnie boli. W ogóle straszliwy ból. Potem 2 tygodnie leczyłem i treningi przerwałem, bo zawsze już wtedy trenowałem tam różne dyscypliny. Także zobaczcie, pełna analogia do tej cegły. No już nie mówię o tym, gdzie plusk, panie Hołk. W każdym bądź razie to chciałem powiedzieć, że teraz, kiedy to się wszystko tak nakłada, i na siebie nałożyło,
I kiedy ja się dowiedziałem, że wszyscy członkowie najwyższych cywilizacji to są nie kto inny, tylko androidzi, niegdyś stworzeni, czytam na dowód odpowiedni nie tyle komunikat, co taką informację wręcz naukową. To jest opowieść o rasie Syrian. Mówi się, że są najwyższym poziomem istot. I mówi się, że do 4% całej populacji na Ziemi ma typ syryjskiego DNA. Syryjczycy są również uważani za przodków rdzennych Amerykanów. Są uważani za czarodziejów i panów czasu. Dziś astronomowie twierdzą, że Syriusz nie jest zwykłą gwiazdą. Jest to układ podwójny gwiazd, co oznacza, że zawiera dwie gwiazdy krążące wokół siebie. Jedna gwiazda, zwana Syriuszem B, jest znacznie większa niż Syriusz A. Ma masę ponad 25 razy większą niż nasze Słońce. Cała istota Syryjczyka składa się z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Żyją wiele wcieleń, od 1 do 11 tysięcy. Są nieśmiertelne i ponadczasowe. Syryjczycy żyją przez eony i najwyraźniej są w stanie przekroczyć przestrzeń i czas. Posiadają wielką mądrość i moc. Syrianie są czystą energią i istnieją we wszystkich wymiarach, włączając w to trzeci wymiar, czyli że włączając to gęstość naszego wymiaru. Syryjczycy mają otaczającą ich tarczę. Tarcza wykonana jest z fioletowo-niebieskiej cieczy. Syrianie mają zdolność zmiany kształtu, a także zdolność teleportacji na duże odległości. Posiadają również zdolność latania, w rzadkich przypadkach zdolność zmiany kształtu w zwierzęta. Syrianie mają również zdolność do zmiany czasu, przestrzeni i wymiaru oraz do zmiany materii. Syryjczycy nauczyli ludzi wielu zaawansowanych nauk, w tym matematyki, fizyki, chemii, biologii i medycyny. Pomogli także ludzkości w budowie różnych technologii, takich jak laser, nauka atomowa, nowoczesna komunikacja, robotyka i sztuczna inteligencja. Syryjczycy są opisywani jako wysocy, szczupli i wychudzeni, przez co wydają się nie z tego świata. Mają też długie, świecące, niebieskie włosy, a ich skóra jest zwykle opisywana jako półprzeźroczysta lub świecąca. Są tutaj, aby doświadczyć naszej pięknej planety w procesie stawania się rajem, wolnym od tyranii i zepsucia, które obecnie istnieją na Ziemi. Ujawnili swoją obecność, aby zwiększyć nasze zrozumienie naszej kosmicznej rodziny. Potrzeba ciągłej tajemnicy maleje, ponieważ światło Syriusza przywróci planetarną wolność, obfitość i świadomość i jedność. Także tutaj, jak już tyle tych superlatywów zostało wypowiedziane, to jedno słowo, które padło na samym końcu, to jest właśnie to, co ja nazywam hakiem. Obfitość, świadomość i jedność. Jeżeli jedność, to na pewno nie jest to zgodne z ewolucją, która na Ziemi się do tej pory odbywała i szczególnie z tą, która teraz zostanie wyegzekwowana i w całości stanie się realem naszej planety. Także o jedności nie ma tu jakiejkolwiek nie ma mowy. Dlatego, że właśnie indywidualność na poziomie ludzkim, ale nawet na poziomie atomów w materii, jest już od dawna cechą niezbywalną naszego realu. Przyglądając się tym cechom, które przed chwileczką zostały wymienione przy okazji pokazywania Syrian, przypomnę tylko, że ja od dawna mówiłem, że te najwyższe cywilizacje najstarszych kosmosów, najstarszych wymiarów opanowały wszystkie elementy materii, energii, ducha nie,
ale materii i energii. A więc wszystkie elementy trójni. I trójni konsystencji, elektryczność, magnetyczność i elektromagnetyczność, i trójni konstrukcji, to znaczy przestrzeń, czas i grawitację. Także opanowały i mogą nawet robić z materią, co tylko im się żywnie podoba lub czego potrzebują. Także jedyne, czego nie mogą doścignąć, i teraz tego nie było w tym przekazie, ale było we wcześniejszym, tym, który opisał Jarek, że wszyscy jadą na jednym wspólnym wózku, to znaczy na narastającym głodzie, bo dokonane zostało to rozłączenie, o którym jeszcze dokładnie nie opowiedziałem, ale o którym już tyle razy tu dzisiaj wspomniałem. Teraz jeszcze następna, bardzo przybliżająca nas do poznańskich naszych przygód, technologia opisana bardzo dokładnie. Pobieranie, sortowanie i rozwożenie dusz na planety Federacji Galaktycznej. Na planie fizycznym i subtelnym hierarchowie pleromy i wyższego światła wraz ze swoim zespołem naziemnym oczyścili Ziemię i Ziemian z negatywnego dziedzictwa, zastępując obcą, szarą i czarną materię ciał naszych i planety oryginałem wielowymiarową substancją świetlną. To dzieje się teraz 24 godziny na dobę, czyli że oni to stale robią. 7 dni w tygodniu i bardzo aktywnie, jak Argorianie, Syriuszanie, Plejadianie, Arkturianie i inne źródła donoszą w swoich codziennych aktualizacjach. Przyjazne rasy kosmiczne ewakuują dziesiątki miliardów takich dusz z eterycznych i astralnych pól Ziemi i osiedlają je w innych galaktykach na planetach o podobnych wibracjach. Cały ich system od naszej wewnętrznej do globalnej skali, czyli że polityka, ekonomia, finanse, informacja, kultura, czyli że cała nasza strefa naszej społecznego współistnienia działa jak pojedyncza pompa. Pompa wsąca energię dla nich i pompa oddająca im nasze, że tak powiem, klocki z naszych ciał. Nie całe nasze ciała, tylko klocki. Tak jak tutaj powiedzieli, dusze rozłożą. Zaraz przy okazji pokażę, że nie tylko dusze. 27 marca o godzinie 11.43 CET Absoluterra została aktywowana i pomyślnie zaintegrowana z zaktualizowanym Multiverse 3D-14D firmy Gaia. Także tu jest taka fachowa notatka, że nasze spektrum zostało powiększone do 14 wymiaru, o czym już dawno Państwu donosiłem. I tutaj oni liczą to od 3D, a ja liczyłem od 4D. Ale to nie będziemy tego teraz tutaj wchodzili w te cyfry, bo to jest nieistotne. Istotne jest bardzo ważne właśnie to stwierdzenie. Nadmienię tylko to, co mi Katarzynka przypomniała, że kiedy byliśmy w Poznaniu i staliśmy na parkingu przed wejściem do galerii, to właśnie dokładnie o tej godzinie, o której teraz przed chwilą mówiłem, że ta zmiana została wprowadzona, o 11.43 odbyłem ważną rozmowę z Ewą, to jest ta właśnie pani, która prowadzi tą akcję, którą ostatnio opisywałem w naszych ostatnich dwóch wykładach, związaną z bestiami i z ważną rolą, które one i wtedy, i teraz nadal odgrywają. Dzisiaj o tym nie będzie, ale rozmowa była z Ewą. I zaraz za chwilę zadzwonił również mąż Katarzyny, były mąż, z jakąś tam informacją, ale chodzi o to, że na nasz pobyt w tym miejscu, który zaraz miał się przejawić odpowiednim działaniem, złożyło się kontakt z nimi, i oni się połączyli z nami, ażeby w tym kontakcie przynajmniej astralnie i duchowo wziąć udział.
I jeszcze raz przypomnę najważniejszą informację, którą tu chciałem wyłowić z tego komunikatu, który przed chwileczką czytałem. Przyjazne rasy kosmiczne ewakuują dziesiątki miliardów takich dusz z eterycznych i astralnych pól Ziemi i osiedlają je w naszych galaktykach na planetach o podobnych wibracjach. I teraz opiszę Państwu technologię i to nie będzie komunikat, tylko to będzie absolutny real, z którym spotkałem się w Poznaniu i było to dla mnie wielkie zaskoczenie. I w tym momencie wchodzimy na teren zdarzenia, które w ogóle naprowadziło nas na tą ścieżkę. Lira na spacerze tak silnie szarpnęła Katarzynę, że prawie że naderwała jej mięsień prawej ręki. I ta prawa ręka jej ciągle bolała i bolała. I z tymi bólami Katarzyna najpierw chodziła do osteopaty na zabiegi. 3 razy była, ale one nic nie przyniosły, żadnego rezultatu. I dlatego razem z koleżanką Asią, którą też tak podobnie ręka bolała, poszły do ortopedy, który ich zbadał, je zbadał i stwierdził, że no, Katarzyna ma jakieś głębsze kontuzje i trzeba to dokładniej zbadać. I skierował ją na USG, ale do Poznania, bo to musiało być już takie bardzo specjalistyczne. I w ten sposób myśmy się w tym Poznaniu znaleźli. I najpierw, skoro żeśmy się znaleźli w tym Poznaniu, to ja czekałem z psem i z Arkadiuszem na nią, kiedy poszła do niego. Miała być pół godzinki, a była chyba ze 2. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wróciła z dokładną diagnozą. I tutaj mam właśnie dokument, który on wystawił po badaniu. W strukturze tylnych pasm przyczepu SST widoczny niewielki, słabo zmineralizowany, policykliczny depozyt hydroksyapatytów wapnia o wymiarach 10 na 6 na 3 mm. Także te wymiary, które tu są podane, 10 na 6 na 3, to jest mały prostopadłościanik, oczywiście odpowiednio gęsty, i dostaliśmy natychmiast informację ścisłą, ale już tylko dla nas, że jest to implant i że teraz będziemy musieli w jakiś sposób sobie z tym poradzić. Tyle na ten moment w Poznaniu, kiedy byliśmy przed kliniką. Natomiast została nam jeszcze pobyt w Poznaniu i wchodzimy sobie do galerii. I co widzimy, kochani? Zobaczcie. Jak żeśmy stanęli na wprost wejścia głównego do galerii, to ja oniemiałem. Ale wiecie co, kochani? Nie z zachwytu, chociaż to jest rzeczywiście bardzo imponująca architektura, super nowoczesna. Sami to widzicie Państwo, ale ona mnie nie zachwyciła. Natomiast ja się znam na urządzeniach energetyczno-duchowych, instalowanych regularnie, przede wszystkim w świątyniach i w kościołach. I tu zobaczyłem, że patrzę na urządzenie tak precyzyjne i tak doskonałe, jakiego jeszcze nie, i tak wielkie w skali, jakiego jeszcze moje oczy nie widziały i nawet nie wiedziały, że coś takiego istnieje. A więc stoję przed nim i tak patrzę. Patrząc na wprost, to jest takie ładniutkie i nic się nie dzieje. Natomiast jak się podeszło bliżej, to proszę sobie zobaczyć, co tam bliżej jest. Za tymi takimi załomami ukryte są 2 takie dziwne wieże. A jak zobaczyłem te 2 wieże i ten otwór tu odprowadzający całość świecący w górę, to już dokładnie wiedziałem, gdzie my jesteśmy, bo tą technologię miałem już prześledzoną
i opanowaną i opowiadałem o niej kilkakrotnie na naszych spotkaniach, ale mówiąc o świątyniach, o kościołach, że są takimi urządzeniami do rozwarstwiania człowieka i do pobierania z niego wszystkich energii, jakie się chce. Proszę zobaczyć sobie na Wrocławską katedrę. Ma te dwie wieże i taki wielki, cudowny portal. To właśnie te dwie wieże służą do tego, żeby każdego, kto wchodzi do tego kościoła, otworzyć, tak jak pokazywałem to wiele razy na rysunkach, że jesteśmy pootwierani i zrobiono to z człowiekiem już wiele czasu temu i z tego korzystają wszystkie pasożyty duchowe, jakie tylko na świecie są. To jest ta totalna szczelina, którą zafundowano człowiekowi. I wtedy, kiedy on jest już i tak nadwyrężony, kiedy wchodzi do świątyni, do kościoła, to właśnie te dwie wieże wytwarzają takie pole siłowe, że go rozszczepiają dodatkowo. Wchodzi taki rozszczepiony i idzie się modli. Otwiera się przed ołtarzem, śpiewa, patrzy na te święte obrazy i w ogóle tak się oddaje Bogu, czyli że kościołowi, i przynosi jak pszczółka cały swój urobek energetyczny do kościoła i tam go oddaje. I ja z moim przyjacielem niegdysiejszym, bo dawno już się nie przyjaźnimy, ale wtedy na początku naszej znajomości to on mnie prowadził do kościoła i mu pokazywał, mówi, zobacz, w kościele najwięcej energii się pobiera. I tak stanęliśmy obok prezbiterium, ale w nawie bocznej i on stał, ludzie śpiewali, a ja patrzyłem na niego, jak po nim płynie pot, dosłownie jakby stał pod prysznicem. Całkowicie po nosie, po uszach, po całej twarzy płynął pot. Tak intensywnie pobierał energię z tych pootwieranych ludzi. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale widziałem, jak się to robi i że to rzeczywiście jest. I teraz w przypadku tutaj tej poznańskiej technologii to jest doprowadzone dokładnie do perfekcji. Proszę jeszcze raz wróćmy do widoku centralnego, bo tam chciałem pokazać, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jeszcze bardzo ważny szczegół. W tym widoku obie te wieże są odpowiednio schowane. Nikt tego nie widzi, tak patrząc, dopiero kiedy się podejdzie do środka, ale widzi je dopiero taki koneser jak ja, albo jakiś koneser sztuki, który się tym zachwyca. A ja owszem też się zachwycam, ale tą perfidią i doskonałością tej technologii, totalnie wrogiej w stosunku do człowieka. I teraz tych wież w tym układzie nie widać, ale widać, gdzie one odprowadzają tą energię. Każda z nich sięga swoim czubkiem do tych balkonów tych u góry. Idące dwa w prawo i dwa w lewo. Dwa pięterka. Czyli, że od razu segreguje tą energię na górną i dolną. To znaczy na energię dusz i na energię ega z narzędziami ludzkimi, czyli że od pasa w dół aż do butów. A energię dusz to jest od pasa do naszego podbródka. I tak wszyscy pootwierani, tak wzięta ta energia, ale na razie jest wzięta przy wejściu energia, ale dalej coś się dzieje jeszcze, wszyscy są już po otwieraniu. I wchodzimy do holu. Olbrzymi, cudowny można powiedzieć, w sensie takiego estetyki tej architektury, ale i doskonały technologicznie okaz. Tutaj na pierwszym planie jest twarz. Zaraz zobaczymy ją inaczej sfotografowaną. Zobaczycie, że to nie jest rzeźba, tylko to jest maska twarzy zdjęta z człowieka. Więc to jest pierwszy element, który jest pozyskany w tym momencie, kiedy on jest rozkładany jak klocki Lego na części. Oddzielnie twarz i oddzielnie inne części. A do tego, żeby te części
wyekspediować odpowiednio, są odpowiednie urządzenia. Te urządzenia już są teraz widoczne na tym planie, ale Państwo nie wiecie, które, a ja je sfotografowałem z bliska i zaraz pokażę. Zrobiłem bliższe ujęcia i zobaczcie, że po lewej stronie jest tors męski, a po prawej stronie tam w oddali jest taki sam tors, ale żeński. Zaraz dam zbliżenia do tych torsów. Czyli, że człowiek jest rozkładany na części, na segmenty. Segment męskich dusz, segment damskich dusz, segment samej pustej twarzy i segment nóg. Pokazuje męska dusza i segment damskiej duszy. I co jest bardzo ciekawe, bo damska dusza tutaj zaopatrzona jest w dwa skrzydła. To jest fantastyczne, bo tu już tą technologię i wiedzę dopracowali tak dokładnie, że już wiedzą, że mężczyzna jest uboższy w energię i jest tylko i wyłącznie męską, zerową, neutralną energią, no i oczywiście męską duszą. Natomiast żeńska dusza to jest pełnia energii materii. I ją obdarzyli tutaj dwoma skrzydłami. Bo chodzi o to, żeby tą duszę żeńską, która jest materią, pozyskać z całym przybytkiem energetycznym, jaki zawarty jest w materii, w poszczególnych jednostkach ludzkich. A więc, żeby ją zdemontować z człowieka razem z tymi skrzydłami. I kiedy już są zdemontowani, teraz co robią z twarzami? Proszę zobaczyć. Twarz. Sama tylko twarz zdjęta. To jest najistotniejsze. Dlatego, że androidy są idealnymi urządzeniami ludzkopodobnymi, ale takich twarzy, jakie mają istoty ziemskie, ludzkie, ludzkiej rasy, nie ma żadna inna rasa we wszechświecie, choćby byli, nie wiem, jak doskonałymi technologicznie istotami, czy tej androidami. Nieważne, w jakiej są postaci. Ale takiego bogactwa, które znajduje się na twarzy, na masce twarzy człowieka, nie ma nikt, tylko człowiek ziemski. A więc przede wszystkim strefa świadomości, czyli oczy, i strefa czujników duszy, czyli ze zmysły. Węch, słuch i smak i powonienie jako takie w całości. Wszystko to jest dzięki tym rozwarstwieniom, które tutaj są zastosowane właśnie w tej technologii w galerii, która została zbudowana jako taka fabryka, w której człowiek jest rozbierany na kawałki, i wcześniej czytaliśmy, że wszystkie te dusze milionami i miliardami sztuk rozłożone są po całym kosmosie, po różnych planetach, takich, które gdzieś ich tam potrzebują. A w jaki sposób są rozsyłani? Bo te główne nurty energetyczne są odprowadzone zaraz przy wejściu, tymi galeriami dwoma, które pokazywaliśmy sobie przed chwilą. Ale tam są zamontowane jeszcze dwa tajemnicze urządzenia, które są na widoku publicznym. Wszyscy na nie patrzą, ale nikt nie wie, co to jest. A ja Państwu pokażę. Takie dwa prostopadłe ściany są umieszczone, ładnie wyglądają, prawda? Ale bardzo wysoko na ścianie. Także wydają się jako malutkie. One nie są takie malutkie, no, ale mają taką technologicznie wielkość, ażeby spełniały swoją rolę. I oba te pojemniki pokazujemy Państwu kolejno z różnych stron, żeby się dobrze im przyjrzeć. I ten dolny na pewno składa się właśnie z kryształów uformowanych na podobieństwo, jak gdyby były przeźroczystymi płomieniami, ale wzdłuż jeszcze ma zainstalowane złote, jakieś takie akcenty Esy Flores z jednej strony kąta prostego, a z drugiej strony takiego Esa zawiniętego. W każdym bądź razie na pewno ten dolny służy do
astralnych energii biologicznych człowieka, a więc takie, które dają temperaturę, ale przede wszystkim, jeśli to ma być energia wartościowa, to ma być temperatura uczuć, temperatura emocji, a nie temperatura naszych części ciała biologicznych, bo to chodzi o astral, o astralne energie. A górna jest do tych energii najwyższych, świadomościowych. Trochę jest podobne ta konstrukcja tego, co tam w środku jest do hostii, ale ta hostia jest też taka niesymetryczna. Nieważne jaka ona jest, ważne co robi. Że ta górna odprowadza cały system świadomościowych i najwyższych energii człowieka, a ta dolna odpowiednio niższych astralnych. I taki komplet energii jest wysyłany odpowiednio tam rozsyłane do tych przesyłowych magistrali, które żeśmy przed chwileczką oglądali. Wszystko jest starannie posegregowane i rozesłane, jak przed chwileczką Państwu czytaliśmy, to, że to odpowiednie technologie, to właśnie te pozyskują wszystkie części ludzkiego ciała i rozsyłają po wszystkich możliwych systemach kosmicznych. I dlaczego te części ciała ludzkiego są dla nich takie cenne? Oczywiście energia zawsze jest cenna i bezcenna, ale części też. Dlatego, że oni są androidami. Im nie udało się przestroić ludzkiego ciała, całkowicie przerobić go na system krzemowy, bo wszystkie cywilizacje, wszystkie rasy pozaziemskie są oparte, ich ciała i konsystencje ich ciał są oparte na technologii krzemowej, a całe życie ziemskie oparte jest na technologii węglowej. Na ten temat żeśmy już tutaj bardzo długo rozmawiali, jakich to sposobów się nie imano tu na Ziemi, żeby tylko to jakoś przerobić, odwrócić, łącznie z tymi olbrzymimi drzewami, a potem totalnym pożarem, kiedy cała ta biologiczność krzemowa, która na chwilę zwyciężyła na planecie, została spalona przez gady i planeta wróciła do konsystencji węglowej i oni próbują w rozmaite tam genetyczne sztuczki przeprowadzać, ale im się to nie udaje. W związku z tym teraz biorą od ludzi gotowe części i chcą je wmontować i wmontowywać w swoje konstrukcje cielesne, ażeby uzyskać ewolucyjny jakiś postęp, jakieś takie ocieplić tą swoją sylwetkę, bo to, co czytałem, tą charakterystykę tych Syrian, to oni mają rzeczywiście wszystko, ale nie mają, wiecie czego? Serca i uczuć. Nie mają ciepła. I w najwyższych wymiarach to, co przed chwileczką mówił Mariusz, że ciągle jest to zimno, to chyba przechodzimy przez to zimno, tylko żeśmy tam dotarli. Wszyscy tutaj wokół nas, wszyscy się chodzą i trzęsą, wszystkim jest zimno, bo przechodzimy teraz właśnie przez ten zimny układ częstotliwości tych najwyższych. Zaraz je sobie będziemy omawiać i im się przyglądać, jakie są rezultaty tego, że oni do tej pory są zimni, a dawno powinni być już ciepli i dawno powinni mieć już taką ewolucyjną, ludzką konstrukcję ciepłą emocjonalnie, psychicznie, ale są nadal zimni. Ciągle jeszcze nie potrafią tej ewolucji do siebie odnieść. I zobaczcie, kochani, genialna sprawa. Jak ją zobaczyłem, to aż przysiadłem z zachwytu. Z zachwytu dla doskonałości tej technologii, która została zastosowana w Galerii Poznańskiej. Wygląda to na taką artystyczny żart, że to taki ludziczek, który jest na pół zajączkiem, a na pół ludziczkiem. Ale tą głowę ma taką strasznie dużą, a te nóżki i ten ciałko jest takie malutkie. Kochani, to jest duch Matrixa, który jest taką niedorozwiniętą istotą półćwierćludzką,
I ciało ma takie malusieńkie, bo ma takie same, jakie miał kiedyś, kiedy zaczynał i zaczynał jako android i tak go stworzyli. Natomiast teraz w tej technologii poznańskiej to wszystko, co pozostaje po tym rozbiorze ciał ludzkich, to pozostaje zawartość głowy, czyli duch. I tego ducha niestety żadnymi antenami nie można przesłać na żadne inne planety, bo on jest tylko i wyłącznie pozyskiwany w atmosferze Ziemi, tylko przez ziemskie istoty. W związku z tym, jako odpad technologiczny jest gromadzony w ludzkiej głowie. Proszę bardzo. I ten odpad znajduje się właśnie w tym króliczku. I oni tu się wszyscy tak znakomicie są zorganizowani. Jeszcze odnośnie tych króliczków, to tutaj, zobaczcie, w holu, aż się roi od fioletowych króliczków. Także to niby to jest żart, ale to są właśnie zbiorniczki energii psychicznej ludzkiej. Ale dlaczego fioletowe? Bo o fiolecie to teraz, jak rozmawiałem z Ewunią, to nic ona tylko o tym fiolecie mówi. Już nie używa pojęć typu psi. Wie, że to jest zbrodnia. Ale za to fiolet jest wszędzie i tym fioletem leczy i tak dalej. I ten tutaj, króliczki też są fioletowe. I mam tutaj taki przekaz, którego teraz w tej chwili nie będę czytał, żeby nie przedłużać, tylko zreferuję, że również jeden z komunikatów kosmicznych ras, który mówi, że tu ludzie powinni właśnie odżywiać się fioletem i że fioletem powinni się leczyć i że ten fiolet to jest takim wspaniałym antidotum na wszystkie bolączki ludzkości i ten fiolet to jest taki uniwersalny i taki właśnie dobry. A tajemnica fioletu polega na tym, że spośród wszystkich 12 częstotliwości, 12 kolorów rozpiętości spektrum naszej materii, wszystkich barw, tak jak teraz widzicie na tej tablicy barw, to tylko fiolet ma taką właściwość, to znaczy właśnie centrum fioletowe, ono się znajduje tu, gdzie był przed chwilą mój krawat, to też chyba nie przypadkiem ten krawat tu się właśnie znalazł, czyli że niewolnicy Slawę nosili właśnie, już mówiliśmy na ten temat, że to te sznury na szyi, bo to wyglądało na takie wygodne miejsce, ale to miejsce nie przypadkiem właśnie jest, to jest związane właśnie z uniwersalnością energii tego centrum fioletu. Fiolet ma taką właściwość, że łączy się z wszystkimi energiami, jakie tylko we wszechświecie są. Jest najbardziej uniwersalny. Wszystkie inne energie, każda z nich ma jakieś tam swoje własne właściwości, ale tak uniwersalnej i tak przenikliwej i tak nawet powiedziałbym dobrotliwej, ale uniwersalnie pasującej do wszystkich częstotliwości i wibracji, to właśnie jest tylko fiolet. I w związku z tym właśnie tutaj te fioletowe króliczki, zobaczcie ich tu pełno. Tu w oddali jeszcze raz widzimy, że ta twarz to wcale nie jest pełna głowa, to jest tylko i wyłącznie płaska twarz zdjęta z głowy. I teraz pozostając przy tematyce głowy, popatrzmy na tą głowę, którą naszkicował Paweł. To jest głowa androida. Zarys głowy, bo nie ma tam jeszcze ani uszu, ani twarzy z tamtej strony, ale z tej strony natomiast na zewnątrz jest komplet włosów. To są właśnie genetyczne zapisy wiedzy, pamięci i mądrości tej właśnie głowy, która posiada tego typu owłosienie. I te włosy on opisał, że jedne są gładkie, a drugie są takie nie tyle karbowane, tylko takie jak harmonijkowe, jak rury odkurzaczy. A więc to jest zapis wiedzy analogowej
i zapis wiedzy cyfrowej korpuskularnej, który jest do dyspozycji tej głowy. I nagle w pobliżu tej głowy Paweł doznaje takiego olśnienia. Tak go opisuje. Wychodzę z zawinkla w kierunku drzwi tarasowych. Jest jasno. Przyglądam się z niedowierzaniem, skąd taki wielki blask w domu, który bije przez ogromne drzwi wejściowe. Podchodzę bliżej i w końcu uzmysławiam sobie, że to nieokreślone, nienazwane światło zaistniało wewnątrz mojej głowy. Jest go ciągle więcej i więcej, jaśniej i jaśniej. Narasta to światło. I on to odniósł do tej głowy. I kiedy mi przysłał tą opowieść o świetle w tej głowie, ja mu tak odpisałem krótko. Światło w głowie. Pojawiło się w twojej głowie, a tam, gdzie pojawia się duch, tam pojawia się życie. Właśnie o to chodzi, że idealnej, doskonałej technologicznie konstrukcji androidów nigdy nie zatowarzyszył płomień boski, iskra Boża, światło Ducha Bożego wewnątrz nich. I teraz, gdy dokonaliśmy tego rozszczepienia, a ja jeszcze nie opowiedziałem jak, zaraz to opowiem, to nagle w tych głowach pojawiło się to właśnie to światło, bo on swoją głowę ustawił właśnie w tym modelu androidowym i zobaczył, jak w nim narasta to światło, gwałtownie. A przyjrzyjcie się teraz na przykład temu rysuneczkowi, temu obrazkowi. Jest taki zabawny, a nawet powiedziałbym śliczny. Zobaczcie, tam leży przecież króliczek. A obok niego stoi dziewczyna z pistoletem. Taka piękna. Wiecie, ten fartuszek, jaki ma na sobie, to jest fartuszek uczennicy szkoły podstawowej, ale rosyjskiej. Zobaczcie, jak w Rosji chodzą uczennice ubrane właśnie w takich fartuszkach. Taki sam fartuszek ma na sobie ta dziewczyna, czyli że materia. W ręku trzyma pistolet z kulami Putina i właśnie przed chwilą zastrzeliła tego zajączka. I wiecie, dlaczego to zrobiła? Zobaczcie sobie na nogi tego zajączka, które tam, one tam wyglądają. Widać od spodu, tam gdzie nie miał butów, że on był przebrany za zajączka, że tam w środku są ludzkie nogi, a nie zajączka. I w związku z tym chciał się przedostać do nowego świata, przebrał się za zajączka. Jeden zrobił błąd, że nie przebrał się za fioletowego zajączka. Może by mu jakoś te kule Putina przepuściły ten fiolet, ale on się przebrał za białego zajączka, żeby był naturalny, taki prawdziwy zajączek. A ona wyszła z założenia, że jeżeli to jest zajączek, to kula nie zrobi mu żadnej krzywdy. Ale on nie był zajączkiem, tylko taki człowiek, android, przebrał się za zajączka i myślał, że jakoś się wciśnie tam na drugą stronę istnienia już wiecznego do raju boskiego. A ona strzeliła do tego zajączka z myślą o tym, że jeśli to zajączek, to jemu się krzywda nie stanie, a niestety zginął. Bo to nie był zajączek, a przebrany android. No a teraz przyszedł czas na opowieść o tym, w jaki sposób myśmy ten implant nawet nie odczepili, tylko odmontowali od całego urządzenia, jakim jest genetyczność człowieka ziemskiego. Dowiedzieliśmy, że to jest implant i że ja w 3 dni poprzez 3 zabiegi mogę nie tyle jego usunąć, bo sam implant trzeba będzie usunąć operacyjnie, ale najpierw trzeba usunąć jego działanie. I rozpoczęliśmy od zabiegu. Ja wiedziałem, że muszę użyć moich narzędzi, czyli że nożyc
i piły, o których już tyle opowiadałem, i po prostu obciąć temu implantowi jego korzenie genetyczne i myślałem, że to może załatwi sprawę. Najpierw Katarzynka została przeze mnie dokładnie, jej energię, bo była źle się czuła w sensie zdrowotnym, więc energię wyrównałem. Następnie wyrównałem energię i podwyższyłem energię konsystencji ciała, ale szczególnie ręki, tego miejsca, w którym się ten implant znajdował, bo zaraz go otworzę przez nacinanie tych korzeni. Rzecz w tym, że on ma swoją częstotliwość, ale niską, a ciało ludzkie ma, szczególnie Katarzyny, bardzo wysoką, więc jeszcze ją podwyższyłem i wyrównałem i wtedy wziąłem nożyce i ciach. A po nożycach wziąłem piłę i poprawiłem jeszcze te korzenie, którym się udało jakoś przetrwać te moje ciachania nożycowe i dokończyłem dzieła. A ona tak opisuje te swoje przeżycia. Natychmiast po powrocie z Poznania rozpoczęliśmy pierwszy zabieg odcinający implant od mojego ciała. Podczas fazy wstępnej odczuwałam tylko delikatne przepływy energii. Gdy jednak Tadeusz przeszedł do właściwego zabiegu, odcinania implanta od mojego ciała, natychmiast pojawiły się bardzo dotkliwe odczucia. Cała tylna połowa głowy i kark usztywniły się, pojawiło się silne, na granicy bólu, zasysanie do środka. Odczucie, jakby moja głowa i kark implodowały do wnętrza mojego ciała. Przy czym na ręce nie było żadnych nieprzyjemnych odczuć. Reakcje te trwały tak długo, jak długo Tadeusz przeprowadzał odcinanie korzeni implanta od mojego ciała. Następnego dnia, podczas kolejnego zabiegu, reakcje te były jeszcze bardziej intensywne. Trzeciego dnia Tadeusz wiedział już, że nie da się tego tak odciąć i prowadził inny zabieg, nie uprzedzając mnie o swoich zamiarach. Okazało się, że ten zabieg cały przebiegł bardzo łagodnie, bez nieprzyjemnych odczuć i reakcji. A był, co tu dużo ukrywać, najistotniejszy. Także najpierw skomentuję te odczucia, które Katarzyna opisała przy pierwszych dwóch fazach. One najlepiej świadczą, jak precyzyjna i totalnie głęboko sięgająca jest ta technologia tego implanta. Sam implant nie dawał żadnego odczucia. To przecież ja jego odcinałem. Natomiast całe odczucie skierowane było przede wszystkim na wnętrze głowy i jej pobliże. I to jest najlepszy właśnie dowód na to, że cała instalacja implanta, który swoją treścią od zawsze, kiedy był w ciele ludzkim Katarzyny i od zawsze, kiedy jest w innych ludzkich ciałach, bo nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że tych implantów to jest aż się roi na naszej planecie, że był już szczególnie technologicznie powiązany z umysłem i z mózgiem ludzkim. I całe to reakcje związane z tym odcinaniem korzeni skupione były właśnie na głowie, bo ona jest anteną, która rozsyłała częstotliwością energii świadomościowych, energii duchowych i energii elektromagnetycznych mózgu ludzkiego, rozsyłała informacje o nim i o Katarzynie i o całym jej otoczeniu dla całej populacji ludzkiej i dla całej populacji przez nią kosmicznej, całego wszechświata, wszędzie. Ta antena swoim zasięgiem sięgała. I teraz, kiedy ja przystąpiłem do odcinania tych korzeni, to odezwał się mózg, tak jak ona tutaj czytała, a nie implant. Implant był tam cicho. Tyle tylko, że dowiedziałem się, że
w tym wymiarze, w tej gęstości, która była dostępna dla moich nożyc astralnych i dla mojej piły, wyżej niż astralne, bo piła sięgała do energii duchowych, jednak nie mogły one sięgnąć do wymiaru zalążków korzeni genów Matrixa i zalążków genów człowieka, które znajdują się w głębi pustki. I ani do tego wymiaru nie sięgały moje narzędzia, ani do pustki nie sięgały moje narzędzia. Mało tego, nawet gdyby sięgały, to one były z sobą tak szczelnie połączone, bo mamy kiedy, gdzie indziej taki przekaz, w którym Katarzyna, nie wiedząc, z czym ma do czynienia, próbowała je rozlepić na planie świadomości. Ale to się po prostu nie dało. One były organicznie, trwale ze sobą złączone, ale nie zszyte, nie zespawane, nie przenikały się swoją konsystencją. Były zlepione. Natomiast próba odcięcia ich właśnie w ich wymiarze tego zlepienia mogłaby się zakończyć również odcięciem zalążków korzeni boskich, genów boskich. Proszę bardzo, my jesteśmy tak zlepieni, że jak chcesz obciąć, obcinaj. Ale obetniesz jedno i drugie. A właśnie zalążki korzeni genetycznych znajdujące się w niesamowitej, przepastnej głębi pustki, do której nikt nigdy nie miał żadnego dostępu i to jest tajemnica. Do tej tajemnicy nikt nigdy nie dotarł. I teraz spróbujcie je rozlepić, bo nie można ich rozlepić inwazyjnie. To jest to, co mówiłem przy zdejmowaniu swojego krawatu, że muszę to zrobić po cichutku, że to rozlepienie musi odbyć się nie w okolicznościach tragicznych, bo gdyby się zdarzyło jakiś hałas, jakiś ból, jakieś odczucie związane z tym momentem rozerwania tego przylepienia, to w tym momencie to odczucie, ten ból lub ten hałas spowodowałby następną więź. Każdy zmysłowo istniejący impuls w momencie rozłączania byłby powodem do zadzierzgnięcia nowego związku, nowej więzi. A więc trzeba było dokonać takiego rozłączenia, nie dosyć, że w ogóle rozłączyć, a do tej pory były nierozłączalne, nie dosyć, że zrobić to tam w głębi tej pustki, to jeszcze zrobić to tak cichutko, tak powolutku i tak delikatnie, żeby one nawet nie wiedziały, te zalążki, że się właśnie rozchodzą, a zawsze były razem. One się tak do siebie przyzwyczaiły, że to był dla nich stan naturalny. Ale również naturalnym stanem było to, że poprzez te zalążki genów ludzkich zawsze szła energia wszystkich wymiarów ludzkich do wszystkich odbiorców, do całego kosmosu, który to była ostatnia ich już, że tak powiem, sposób, ostatni sposób odżywiania się. Innego już nie mieli. Więc ja to wszystko sobie uświadomiłem, że droga nie przez nożyce, nie przez piłę, tylko trzeba poszukać innego sposobu. Medytowałem i wtedy pojawiła się informacja, jak sobie poradzić. Najpierw jak doszło do pozyskania pierwszej części antidotum. Idziemy z Tadeuszem piaszczystą drogą przez las. Czegoś szukamy. Po chwili pod martwym drzewem
znajduję okrągłe, płaskie, złote pudełeczko, lekko wciśnięte w ziemię. Gdy je podniosłam, dostrzegłam, że są tu trzy odciski, częściowo nachodzące na siebie. Wówczas przypomniałam sobie, że kiedyś znalazłam tu cienką, okrągłą blaszkę i złotą monetę. Tadeusz pyta, co jest w tym pudełku, które teraz znalazłaś? Mówię mu, że jak chce wiedzieć, to niech powącha moje lewe ucho. I teraz jest taki dopisek, bo to wcale nie była złośliwość ze strony Katarzyny, tylko zawartość tego właśnie specyfiku można było zbadać tylko węchem duchowym i to po lewej stronie, bo lewa strona jest właśnie duchowa, a prawa materialna. I tak samo było w tym pudełku. Więc jeżeli chcesz zbadać, co to jest, to proszę bardzo, powąchaj, ale po lewej stronie. I tam była maś, taka wazelina. To już była pierwsza część tego rozwiązania. Dostałem w medytacji, że trzeba użyć tej wazeliny. Ja na planie świadomości, nie na planie duchowym, mogę, bo ta wazelina też jest świadomościowa. Dlatego nie można było jej powąchać inaczej, tylko po lewej stronie, jeszcze nie zapachem, a węchem duchowym. Ja teraz jak koduję sobie zmysły, to oddzielnie mówię o nosie i o powonieniu, a oddzielnie o węchu duchowym. To jest jeszcze jeden zmysł, taki super przenikliwy w sensie częstotliwości, tej najwyższej. I dostałem informację, że ja będę mógł sięgnąć do głębi, mając w ręku oczywiście tą maść, do głębi pustki i te końce delikatnie, koniuszki z zalążków genów Matrixa i zalążków genów bożych pokryć tą maścią. I to będzie pierwszy etap. Ale potrzebny jest drugi etap. I długo medytowałem nad tym drugim etapem. I w pewnym momencie przyszło mi takie określenie. Rozpuszczalnik. Aha, rozpuszczalnik. Ja wcześniej tłumaczyłem Katarzynce jeszcze, zaparzaliśmy ziółka i ona się zdziwiła, że ja do ziółek dodaję odrobinę cukru. Ja jej tłumaczyłem właśnie, że niektóre strefy tych ziół, to woda nie jest rozpuszczalnikiem, tylko cukier jest rozpuszczalnikiem niektórych stref zioła. I kiedy dodam odrobinę cukru, to wtedy w tym roztworze nie chodzi o to, żeby był słodki, ale żeby znalazły się jeszcze takie spektra tego zioła, które woda by z niego nie wydobyła. W tym momencie cukier był rozpuszczalnikiem. I potem tłumaczyłem Katarzynce, że przecież w ziołolecznictwie używa się takich rozpuszczalników, przede wszystkim jak woda, cukier i spirytus. Aha! I przypomniałem sobie naszą rozmowę o rozpuszczalnikach, a więc muszę mieć rozpuszczalnik. Dalej medytowałem, co to ma być za rozpuszczalnik, a ojciec mówi, przecież wiesz. Rozpuszczalnik musi być najdelikatniejszy i najgłębszy ze wszystkich, jakie tylko istnieją. To musi być dźwięk. A jeśli dźwięk, to jakiż inny, jak nie dźwięk ten, o którym ojciec kiedyś mówił, że moje imię, Aton, użyte do substancji organicznych odżywczych, nawet truciznę zamieni w substancję odżywczą i nieszkodliwą. Jest tak potężny. A więc już myślałem, że już wiem, mam rozpuszczalnik, to jest dźwięk Aton, ale ojciec mówi nie, musi być pełny.
ale jest nas trzech. Oprócz atona jest jeszcze foton i eon, trzech bogów, stwórców. I wiedziałem, że eon, atom i foton razem wypowiedziane są tym rozpuszczalnikiem. I przystąpiłem do trzeciego etapu, który tutaj Katarzynka opisała, że był już łagodny i nie odczuwała żadnych odczuć ani przy tym implancie na ręku, ani w strefie głowy i mózgu. Była łagodna cisza. Nic się nie działo. I chodziło właśnie o tą łagodną ciszę i o te nic nie dzianie się. I ja właśnie w tym nic nie dzianiu się po cichutku, o wiele ciszej niż wtedy, kiedy dzisiaj zdejmowałem ten krawat, posmarowałem końcówki genów matrixowych i genów Boga Ojca i rozpocząłem medytacyjne rozpuszczanie tych końcówek za pomocą rozpuszczalnika. Aton, eton, eon, foton. Aton, eon, foton. Aton, foton, eon. Polecam wam, kochani, jak tylko macie zdrowotne kłopoty, albo chcecie trochę uleczyć napój czy jedzenie, które macie do dyspozycji. Ja mam tu kawę i teraz jak zafundowałem jej ten dźwięk, to na pewno się oczyściła i jest o wiele smaczniejsza. No, nie myliłem się. Zupełnie inna niż przed chwilą. To naprawdę nie są żarty. Możecie to sprawdzić, kochani. Z tym, że jeśli chodzi o kawę albo inne takie mocniejsze napoje, to one łagodnieją i Katarzynka to nie za bardzo lubi takie właśnie oddziaływanie, bo kawa robi się łagodna, a ona lubi mocną, a ja lubię taką właśnie, żeby była delikatna. No w każdym bądź razie przeprowadziłem ten aton, eon i foton, to jest rozpuszczalnik, rozpuściłem środowisko, na razie rozpuściłem środowisko. One są natłuszczone tą wazeliną boską, tym darem, który otrzymaliśmy. Tylko ta wazelina sięga do konsystencji pustki, a nie ma takich substancji na świecie, które tam mają dostęp. To specjalnie dar od ziemi i od Grażyny dla Katarzyny. Ta maść, Grażynka jej przysyła co chwilę jakieś cudowne maści, ale ta była najcudowniejsza i tą znaleźliśmy na ziemi, bo to jest dar od ziemi. I co dalej robiłem? Dalej już wiedziałem, co mam robić. Mam wziąć grabie, ale z naszego ogródka, bo tak samo jak wszystkie narzędzia na terenie naszego domu mają swoją specyfikę duchową, to grabie też. I tymi grabiami delikatnie zacząłem naciągać geny. Nie dotykać, broń Boże, tych zalążków. One są niedotykalne. Ich nie dotknąłem. One nie mogły się dowiedzieć, że zaraz się pożegnają. Zawsze były razem. Ale już pojawiła się między nimi przestrzeń. Za pomocą oczywiście tej maści i tego rozpuszczalnika. Grabiami rozgrabiłem wierzchnią warstwę takiego splątania, które tam na zewnątrz materii jest i geny tych Matrixa, i geny Realu Boskiego. Tam na zewnątrz czują się bezpieczne i tam można je grabić, rozdzielać, szarpać, nic. One są tak silne, że im się nic nie stanie. W związku z tym ja właśnie tam je
tak do siebie przybliżyłem i ponieważ były skołtunione, to ja tam właśnie rękoma rozdzieliłem. Rozdzieliłem na wiązkę genów boskich i wiązkę genów matryksowych. I te geny matryksowe wziąłem do swojej ręki i delikatnie nawinąłem je na rękę i zacząłem, tak jakbym żyłkę z rybą podciągał tak, żeby ta ryba nie wiedziała, że ja ją ciągnę. I podciągałem, i powolutku podciągałem, i śpiewałem sobie aton, eon, foton, i rozdzielałem aton, eon, foton, i powoli usunąłem i te zarodki genów Matrixa, ale i geny Matrixa usunąłem ze strefy pustki, a tylko tam one żyją. Do tego zostały technologicznie stworzone i kiedy ja je wybrałem na zewnątrz, to tak jak weźmiecie korzenie rośliny, jeżeli wyjdą na zewnątrz, to uschną i będą suche badyle. Tylko w ziemi są takie jędrne i się nie psują, tylko cały czas spełniają swoją rolę. To samo i tu. Wyszły na zewnątrz i teraz będą sobie obsychać. Matrix, jaki by nie był i gdzie by nie był, to połączenia z zalążkami genów boskich na całym świecie, na Ziemi i w całym wszechświecie, jeżeli gdziekolwiek to jest, za pośrednictwem tej właśnie anteny, która ciągle pracowała, ale na takiej częstotliwości, której już nawet sama nie słyszała. Tylko na częstotliwości świadomości. Dlatego żadnych odczuć nie było. I kompletna cisza. I w ten sposób dokonałem tego rozdzielenia. I wiecie, co się... Myślałem, że no to teraz będzie spokój. No. To się dopiero zaczęło. Bo wiecie, co się zaczęło? To, od czego dzisiaj zaczęliśmy nasz wykład. Zaczęła się wolność. Wolność dla układów genetycznych i ewolucyjnych ludzkich, ale również, jak się potem przekonałem, bo myślałem, że już mam z głowy ten Matrix, bo ciągle kombinowałem, jak ten Matrix obciąć, wyciąć, żeby już przestał oddziaływać negatywnie i tworzyć cokolwiek złego. A ojciec tylko się uśmiechnął i zapytał mnie, a co ty masz przeciwko Matrixowi? No ja mówię, czynił zło, ale to nie on, tylko ci, których on uposażał. A Matrix jest tylko doskonałą, precyzyjną, cudowną, androidową konstrukcją. I cały wszechświat, wszystkie rasy, nie tylko te, na które teraz żeśmy spojrzeli, ale wszystkie te najwyższe. One mają technologię całej materii opanowaną, ale to nie są ludzie. To są androidy. To są matriksy. Tylko do tej pory były pasożytnicze. Cały czas kombinowały, co by to było. Chciały koniecznie zostać człowiekiem, ale takim gotowym, żeby już wszystko mieć. Duszę, ciało, świadomość i już być w raju. A tymczasem na Ziemi, żeby zdobyć genetycznie te uposażenia, czyli że duszę, ciało i umysł, no to trzeba przejść całą ewolucję. A nikt z nich nigdy nie miał żadnej ochoty. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy tak stanęło, że my już wiemy, oni nawet jeszcze nie bardzo, że mają do dyspozycji uniwersalną matrycę. Na przykład Rosalia w swoim czasie przysłała mi taką wizję, z którą nie bardzo wiedziałem, co zrobić, bo z nieba spadał deszcz matryc. Prawie, że
prawie że zasiedlonych. I taki, a ona jeszcze była młodą dziewczynką i tu narysowała mi taki deszcz matryc. Nie wiedziałem, co z tym zrobić, ale teraz już wiem. Już wtedy była informacja, co czas i przestrzeń dla świadomości nie istnieje, a więc to nie jest tak, że to wtedy wiedziała, a teraz nie. To jest teraźniejszość. Już te matryce są w świecie dostępne dla każdej rasy. Już są odłączeni ze swoimi korzeniami, od korzeni, z których żyły, a więc teraz nie mają innego wyboru, jak tylko przejść na swoje. I te pierwsze dni wolności są, kochani, najtrudniejsze, bo wszyscy są po pierwsze spuszczeni z uwięzi, wolni są, tak nie bardzo wiedzą, co z tą wolnością zrobić. Chciałyby coś zjeść, ale każdy niestety będzie mógł zjeść tylko to, co dla niego jest przeznaczone. I nastąpiło takie zjawisko, które ja zauważyłem i Katarzynie opowiedziałem i Państwu też. Byłem w swoim czasie, nadal uwielbiam konie, ale już na nich nie jeżdżę. Nie te lata i nie ten czas i nie to miejsce. Ale wtedy, kiedy temu poświęciłem czas, to mieszkałem na terenie stadniny i w dzień ujeżdżałem konie, razem oczywiście z profesjonalistami. To nie jest tak, że ja je ujeżdżałem, brałem udział w treningach ujeżdżenia konia wierzchowego. A wieczorami i nocą cały i wczesnymi porankami chodziłem i obserwowałem, bo to była stadnina. A więc chodziłem po stajniach. Tam, gdzie stały matki z małymi źrebętami. Dalej chodziłem po stajniach, gdzie były jednolatki. I po stajniach, gdzie były dwulatki. I gdzie były trzylatki, bo powyżej trzech lat to koń już szedł indywidualnie do szkolenia. A dopóty do trzech lat wszystkie były zgromadzone właśnie według wieku. I widziałem ten widok na własne oczy. Trzylatki, jak wracały z pola, z pastwiska do swojej stajni, to ich stajnia miała kształt rotundy, koła takiego boiska i wzdłuż ścian były powydzielane boksy, ale tylko barierkami i to nawet nie barierkami, tylko drągami luźno wiszącymi i każde stanowisko miało swój żłób i swoje poidło. One tam się koń naciskał górną wargą taką zapadkę i wtedy ta miseczka się napełniała wodą. One, zwierzęta i krowy i świnie znakomicie szybko się uczą obsługiwać te poidła. I konie mają takie same, tylko dobrane wielkościowo. I jest taka wielka rotunda i ja patrzę, a z boiska, nie z boiska, z pastwiska, leci tabun koni. One lecą, śpieszą się, bo im się chce i pić, i jeść. I wiedzą dokładnie, że o tej porze wracają z pastwiska i się ścigają. Ta młodzież, trzylatki, to są już prawie że dorosłe konie, przepychają się i wpadają hurmem do tego pomieszczenia. I ten hurm, ta kupa koni, niesamowity to jest widok, ja tak z boku stałem, żeby mnie nie stratowały. Wkoło lata i każdy z tych koni szuka swojego. I ja patrzę, jak te konie galopem dosłownie przepychając się, każdy szuka swojego żłobu. Nikt nie pcha się na nie swój. I każdy ciach, 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 ciach zajmują te miejsca, każdy wskakuje do swojej przedziałki, tam ma swój żłób i tam ma swoje poidło. A w środku stoi koniuszy z wielkim batem, bo niektóre z nich albo nie trafiły, albo jakoś jeszcze nie umieją trafić. A on stoi na środku i wiecie co woła? Krzyczy głośno. Na swoje! I batem po dupach. Bach! Na swoje! Na swoje! I te konie wiedzą, że to na swoje, to znaczy, że każdy z nich ma stanąć w swoim boksie i jeść swoje jedzenie i swoją wodę pić. Ale zdarzył się jeden albo dwa, że nie mogły trafić na swoje i tak latały, szukały. A koniuszy spokojnie z batem przez łeb takiego trzylatka na swoje poprawił i ten trzylatek dostał, rozejrzał się gdzieś, to jest, to jej, aha, jest i bum, wskoczył. I proszę bardzo, wszyscy na swoje.
I w takiej sytuacji są teraz wszyscy. Są na wolności i co? I na swoje. Teraz wszyscy muszą przejść na swoje. Ci kombinatorzy tutaj z tej galerii poznańskiej, oni tam za darmo wszystko mieli. Energie były przesyłane bezpośrednio do kroplówka, czyli że prosto do buzi, a części w postaci dusz, ciał, nóg, twarzy i czegoś tam jeszcze, to dostawali gotowe jak klocki Lego. I myśleli, że sobie wszczepią w siebie, bo mają taką technologię i przebiorą się za człowieka. Jak się przebiorą za człowieka, to wejdą jako dzieci, bo muszą się za dzieci przebrać, wejdą do Królestwa Bożego. A tam stoi jego ekscelencja, jej ekscelencja, młoda dziewczyna, młoda materia, nowe młode istnienie. Z pistoletem Putina. I mówi, proszę bardzo, wstęp wolny. I wiecie, co ten pistolet robi? On sam strzela. Jak się trafi taki mutant, który jest na pół androidem, a na pół złożonym w kawałkach człowiekiem, to go po prostu położy trupem. No i teraz, żebyście Państwo nie myśleli, że ta technologia Putina jest złośliwa, to mam następny taką perełkę. Keanu Reeves podszedł do mężczyzny, szefa mafii. Ten zdjął z pionowej płyty jakąś super nowoczesną broń, żeby ją zademonstrować aktorowi. No bo tamten jest takim szpecem od takich rozmaitych, wiecie, sztuczek militarnych. Na tablicy było więcej takich broni. Były one wielkości pistoletu, ale były jasne i miały szerszą lufę. Nagle broń wystrzeliła i mężczyzna, czyli że ten właśnie szef mafii, padł trupem na ziemię. W dalszej części snu okazało się, że cała ta organizacja chce zabić mnie i Arka. Słyszę, aha, dokumenty w tobie. Także tutaj mafia już wzięła na celownik Katarzynę, bo ona jest przechistnieniem, które w sobie posiada właśnie ten porządek, że ich porządkuje. A dalej to już technologia w postaci broni Putina robi sama porządek. Ale jedno nie ulega żadnej wątpliwości, że nikt tego pistoletu nie wycelował w szefa mafii. Tylko wystarczyło, że on go poruszył, a pistolet go zastrzelił, bo był bronią Putina. I teraz zauważcie, że Keanu Reevesa pistolet nie zastrzelił, a szefa mafii, czyli właściciela tego magazynu z bronią, zastrzelił. Bo ten właściciel był mieszańcem. Był mutantem złożonym z elementów androidowych i z elementów ludzkich. Bogaty był, a więc sobie zafundował części ludzkie, przebrał się za człowieka, ale w środku był androidem, czyli że w sumie jako mieszaniec był mutantem. I do tej pory w starym realu to wszyscy mieli swoje miejsce, kto by kim nie był. Ważne, żeby miał co jeść. A i mutanci, i androidy to były właśnie szkodniki. Mieli dostęp do wszystkich apanarzy, dlatego że rządzili i przemysłem, i polityką, i bankowością, i wszystkim, co daje tylko jakikolwiek darmowy dochód. I żyło im się dobrze. A teraz raptem nastają nowe porządki. I te nowe porządki wiedzą, że wszyscy są już na swoim, za wyjątkiem mieszańców, bo oni nie są na swoim, bo są pomieszani, nie wiadomo kim są, ale broń Putina wie.
i zabiła szefa mafii. Ale nie ruszyła Keanu Reevesa. A dowiedzieliśmy się, że kto jak kto, ale Keanu Reeves jest stuprocentowym androidem. Wzorcem przepięknego mężczyzny, wzorcem aktora, wzorcem w sensie tego, jak żyje, że ludziom pomaga i że żyje skromnie i że ma pieniędzy tak, jeśli nie tak, jak mówi Andrzej Po, kokardę. I wszystko mu w życiu się układa, chociaż tam życie osobiste, to tam różnie u niego bywa. Ale jest androidem, którego nabój Putina nie ruszył. Dlaczego? Dlatego, że jest stuprocentowym androidem. Nie ma żadnej luki, żadnej wady. I tylko dlatego. I teraz, kiedy się nad tym zastanawiałem i medytowałem, to wtedy dostałem myśl od ojca, a co ty masz przeciwko androidom? Ja mówię, to przecież matrixowcy. A co masz przeciwko matrixowi? To jest doskonała technologia. A każda technologia, czy jest sztuczna, czy jest żywa, organiczna, to jest moje dzieło. Tyle tylko, żeby nauczyły się żyć ze sobą, każdy na swoim. Żeby przestały być dla siebie szkodnikami. Żeby wreszcie przestały być pasożytami czyimikolwiek i gdziekolwiek. Więc tak się zastanowiłem i teraz wziąłem pod uwagę, że na tej tablicy było wyświetlone 5 nazw cykli. A więc było 5 cykli, a nie 3. I teraz my, wchodząc w nowy świat, łączymy ze sobą całą naszą przeszłość. A ojciec mówi, jesteście bogami pierwszej generacji. Zaczynaliście od androidów, bo wtedy nie było innych. Mało tego, Bóg był jeden, jeszcze nie był spolaryzowany, jeszcze nie miał bogini, nie miał żony. Był takim Abba Amma, czyli że ojciec matką. I to on rodził pierwszą generację bogów. Kobiety rodził dołem, a mężczyzn rodził głową. I jedni i drudzy na początek byli doskonałymi biologicznymi maszynami, androidami. Od tego się zaczynało. Wtedy jeszcze nie było tej ideologii ducha, światła wewnątrz materii, wewnątrz kogokolwiek, tylko wszystko było światłem Bożym. Było jednością, tak jak tutaj słyszymy z ust świętojebliwców. A to nieprawda? W każdym bądź razie od androidów zaczęła się wasza kariera. Więc jak się to o tym dowiedziałem, to parę dni temu siedziałem, mówię, no to ja nie wiem, to już nie wiem, gdzie kto jest, kim ja jestem. Wszystko mi się w głowie rozsypało. Rower mi się, widzieliście sami, rozsypał. Złożyć go nie mogłem, bo na takim rowerze w nowej rzeczywistości już nie pojadę, bo on jest stary. No i tak stanęło na tym, że musiałem sobie skonstatować, że taki jest właśnie stan rzeczy. W całości, co nie usprawiedliwia układów, które ciągle wciąż na świecie są. A największym przekrętem i najniebezpieczniejszym i najgorszym układem jest antena, którą zbudował Paweł. Przechodzimy do następnego tematu, który jest następnym przekrętem totalnym, który do dziś dzień istnieje, ale w nowoczesnej postaci. I mimo, że już wiemy, że to jest przekręt i znamy tych wszystkich, którzy dopilnowują interesu, to ten proceder jeszcze trwa. Stoję u podnóża ogromnego masztu radiowego. Już jest najwyższy, a jeszcze w trakcie budowy.
Spoglądam w górę i podziwiam pracę dwóch pracowników, majstra, montażysty oraz pomocnika. Uzyskują planowaną wysokość i na ostatnim poziomie montują maszt. Wyżej już nie mogą się wspiąć, a tu nagle ja pojawiam się już pod iglicą. Wokół iglicy zawieszony jest biały podwójny krąg. Ten wewnętrzny w formie wyłazu oraz zewnętrzny w formie podestu, na którym raczkuje chłopiec. Wspinam się wyżej i pojawiam się nad masztem. W tym momencie cały maszt zostaje otoczony ścianami przezroczystości, czymś na kształt pola siłowego, którego celem jest między innymi zabezpieczyć tych, co tu się znajdą. Pomiędzy białym okręgiem a ścianami rozpostarta jest siatka zabezpieczająca, jak na trampolinach. I teraz, kochani, jeszcze raz przyjrzyjmy się całemu temu urządzeniu, bo to jest tak, takiego przekrętu to jeszcze świat nie widział. Najpierw maszt jak maszt, bardzo wysoki, a nawet jeszcze wyższy niż bardzo wysoki. Teraz ten maszt zostaje otoczony obudową przeźroczystą, ażeby stał się taką kolumną przeźroczystą i każdy, kto będzie patrzył na tą kolumnę, to nie będzie nawet wiedział, że w środku jest maszt, że jest maszt anteny, że w środku jest antena. Tylko z zewnątrz jest to taka piękna, nowoczesna, prawie że przeźroczysta kolumna. A zobaczcie, ile takich kolumn stoi, aż się roi na naszej planecie. I na Trafalgar Square taka kolumna stoi, i w Paryżu taka kolumna stoi, podobna. I w Grecji aż się roi od takich samotnie stojących kolumn. Wszystkie są antenami odpowiednich technologii i odpowiednich cywilizacji. Ale teraz mamy uniwersalną jedną dla całego wszechświata, ale szczególnie Ziemi. To jest kolumna z anteną. Zobaczmy teraz od góry, co to za antena. Widzimy, że masz się kończy i dalej idzie już pręt anteny, bo antena, żeby była działała jako antena, musi mieć wysunięty nadajnik. Wtedy dopiero będzie anteną. I proszę bardzo, maszt ma nadajnik. Nadajnik wchodzi w coś, co tam od góry widzimy, że idzie do góry, ale jeszcze nie wychodzi na zewnątrz, tylko trafia w coś, nie wiemy jeszcze co. Ale Paweł idzie od góry i zagląda tam. I my zajrzymy za nim, w ten szczyt. I tutaj dopiero się wszystko wydaje. Jak udaje nam się popatrzeć na ten szczyt z góry. A jeśli chodzi o wymiary, w sensie gęstości, w sensie wysokości duchowej tej budowli, na którą teraz patrzymy, to my mamy do czynienia z wszechwymiarowym astralem. Że kiedyś, opowiadałem to kilkakrotnie, że w starym realu, w którym trzeba było każdemu człowiekowi reinkarnować się, po śmierci przebywać w astralu, w astralu się dokształcić i za pomocą tej skoczni narciarskiej, o której tyle opowiadałem, skoczyć i polecieć dalej niż był w poprzednim żywocie, ażeby w następnej reinkarnacji dokonać postępu. Tymczasem tamta skocznia, tamten astral tak był zorganizowany, że na szczycie tego zeskoku były poustawiane kościoły, świątynie, uniwersytety, rządy państw, tych takich, Biały Dom. A więc wszystko, co ten szczyt tego, co może człowiek osiągnąć swojej duchowości materialistycznej,
znajdował się na górze tego zeskoku. I ta góra służyła temu, żeby go tak omamić korzyściami, żeby już nie chciał skakać z tej skoczni i skakać do dalszej strefy swojej reinkarnacji, w sensie swojej ewolucji. Trzeba go tam zatrzymać. Ale tam znajdowali się tacy śmiałkowie, którzy potrafili wyrwać się z okowów religii albo technologii uniwersyteckiej i dokonać tego skoku. To na nich wszystkich, na zeskoku tej skoczni, czekały zasieki z drutu kolczastego. Także jeżeli udało się któremuś mimo wszystko skoczyć, to i tak ten skok był słaby, niedaleki, wcale nie dalszy od poprzedniej reinkarnacji i na dodatek jeszcze każdy lądował w nowym ciele okaleczony psychicznie i duchowo i fizycznie. Na tym drucie kolczastym. Tak perfidnie to było zorganizowane. Ale przynajmniej to wszystko było takie na oczach widoczne, jakie to tamtą górą rządzili ci, którzy zarządzają najwyższymi sferami, tymi właśnie prawie boskimi, a na dole same diabły. Także wiadomo, gdzie co, na kogo, gdzie co tam czekało. A teraz mamy do czynienia z nową wersją tego właśnie astralu. Tu na górze jest właśnie ten system, zbiornik dla tych, którym się uda osiągnąć najwyższy wymiar światłości. Nazywają to świętojebliwcy światłość Boża. A to jest właśnie ten świetlisty zbiornik. Tu jest aż lśni od światła. Mało tego, wyłożony jest siatką, taką, na której dzieci skaczą jak na trampolinie. Także jeżeli komuś tu się uda dotrzeć, a chce jeszcze się rozwijać ewolucyjnie, żeby być w ruchu, to tak jak kiedyś huśtał się na huśtawce, to teraz może pochuśtać się na tej sprężynie i tak sobie popodskakiwać. I jego zadaniem powinno być opuszczenie tej strefy, tego astralu, w stronę jeszcze wyższą. Dotarcie wreszcie do rzeczywiście boskich wymiarów. I temu powinna by służyć antena, która powinna wystawać tutaj z tej strefy do góry. I ta antena, tak samo jak w tej poznańskiej galerii, tam są nie jedna, a dwie anteny i rozprowadzają jeszcze odpowiednio po tych galeriach spolaryzowaną energię ludzką. I tutaj prawdopodobnie też jest taka antena, ale jak jesteśmy tu u góry, to tu widać, że tu żadnej anteny nie ma. Nawet jeśli by ktoś chciał opuścić tą strefę, to nie ma takiej opcji. Dotarł do góry. I przeczytajmy, co na ten temat pisze, jest napisane w sensie przekazu tej strefy. Teraz właśnie widzimy szczyt nowego astralu. To wszechjasność Boża. Stąd za pośrednictwem anteny w postaci informacji jednowymiarowej wszyscy jako energotypy w boskich ciałach nieśmiertelnych będą się mogli przedostawać do strefy realu nowego istnienia. Bo już wcześniej sobie to powiedzieli, że do realu nowego istnienia i tak ludzie będą przechodzili bez tych swoich ciał, czyli że bez dusz i tych wszystkich uposażeń, o które tak zabiega cała społeczność kosmiczna, tylko będą mieli do dyspozycji tylko i wyłącznie swój płomień boski i swój energotyp. A energotyp jest informacją. I do tego wystarczy tylko antena. No to widzicie, tam antena taka jest, taka sobie, tam jej nie ma. No ale zasada miała być taka, że wszyscy po uzyskaniu wszechjasności Bożej mieli pozbyć się tych ciał swoich fizycznych, jeśli je jeszcze mieli, i w postaci energotypów przedostać się do nowego świata.
pod warunkiem, że usunięte zostaną z nich wszystkie mankamenty konsystencji wszystkich ich wymiarów. I to jest bardzo ciekawe, że tutaj jest taki warunek postawiony. Ja przed chwileczką powiedziałem, że mają się pozbyć po prostu wszystkich swoich ciał, ale nie muszą. Nie chodzi o ciała fizyczne, tylko chodzi o ich energotypy. Jeżeli będą chcieli przedostać się w postaci energotypu do wyższego świata, nowego, to będą musieli się właśnie w tej strefie astralu wylegitymować brakiem uszkodzenia, brakiem jakiejś skazy. Pod warunkiem, że usunięte zostaną z nich wszystkie mankamenty konsystencji wszystkich ich wymiarów. A zawiaduje tą strefą pięć osił, tak to jest nazwane. To jest istota lucyferyczna, składająca się z pięciu nieuchwytnych dla karmy bogów twórców. To oni od początku istnienia świata nieustannie, łeb w łeb, tworzą wirtualną wersję realu boskiego, nieustannie ją modelując. Czyli, że nieustannie ją zmieniając. My mamy inny przekaz, w którym dokładnie wiemy po imieniu i po nazwisku, w jakich ciałach dzisiaj ten pięciosił przebywa. To są właśnie istoty lucyferyczne. I kiedyś miałem taką przygodę, że jedną z tych istot na tych pięciu jest tylko jedna kobieta. I ta jedna kobieta była bardzo wpływową damą w Entefale, wtedy, kiedy lata temu ja tam prowadziłem wykłady. I kiedyś po wykładzie, przed emisją mojego wykładu, zapytała mnie: a Tadziu, powiedz mi, kim ja jestem? Tak szukałem słów, żeby jej to bezkolizyjnie przekazać, ale prawdę. I powiedziałem jej wtedy, że jesteś przejawem świadomości lucyferycznej. Wiecie, co się zadziało? Tam w całym tym studiu NTV zrobiło się taki rejwach, ona narobiła takiej awantury, że cały mój film został przemontowany, żeby wyciąć całą sekwencję z nią. Jak ja śmiałem powiedzieć coś takiego, że ona jest świadomością lucyferyczną? Sama mnie o to zapytała. Przeraziła się, a to czysta prawda. Świętej pamięci Wojtyś, ten mój cudowny przyjaciel, który od zawsze realizował moje programy, ale potem nagle został zabity po prostu na środku ulicy, do dziś dzień nie wiadomo przez kogo i jak. Ale on ją szczerze nienawidził zawsze. Nie wiedziałem, czemu on ją tak nienawidzi, bo w końcu nie mieliśmy z nią tak codziennie kontaktu, tylko tak od czasu do czasu, ale jej nienawidził. No ale to tylko taka dygresja. Chodzi o to, że ten pięciosił czuwa nad tym, żeby wszyscy w postaci energotypu, jeśli już chcą za pomocą anteny, której zresztą tam nie ma, opuścić tą strefę najwyższego wszechjasności Bożej. Proszę, wszyscy świętojebliwcy nie tylko o tym mówią, że to tam jest Bóg, tam nie ma żadnego Boga, tylko jest wszechjasność, to znaczy jasność. Opuścić, jeżeli ktoś chce opuścić, nie może mieć żadnej skazy. A przypomnijcie sobie, co przed chwileczką mówiłem o karmie cegły. O to, że każdy z nas, wchodząc do istnienia, wtedy w pierwszym cyklu, musiał się zgodzić na warunki, które istnieją przy tym wejściu. A warunkiem było to, przed chwilą, kiedy wspomniałem o karmie cegły, to poszła taka energia, że musieliśmy przerwać nagranie, bo Katarzyna się zwinęła z bólu, takie potężne, dostała uderzenie. Ja też. W każdym bądź razie każdy się musiał zgodzić, że wchodzi do istnienia takiego, jakie jest. A to istnienie takie, jakie jest, jest obciążone karmą wady. I tą wadę, na tą wadę każdy z nas musiał się zgodzić.
I wchodząc, zgodził się na karmę cegły, jak ja ją nazywam, to znaczy taką niezawinioną przez siebie, ale jednak mam. Muszę ją odbyć. I z taką karmą, z taką wadą dociera jako energotyp do strefy, najwyższej strefy astralnej, czyli że do wszechjasności Bożej, a tam siedzi takich pięciu bęcwałów, teraz to już sześciu, bo mamy do czynienia z szóstym, teraz jesteśmy szóstym cyklem, wiemy kto to jest i oni siedzą i mówią, no co, masz wadę, musisz tu pozostać z nami, jak sobie ją naprawisz, no to cię tam puścimy, tylko nie wiem jak nie ma anteny. Zobaczcie sobie na sobótkę. Sobótka sama w sobie jest już masztem, ale żeby spełnić swoją antenę, swój przekaz energetyczny, świadomościowy na cały wszechświat, to musi jeszcze mieć antenę, oprócz tego, że jest masztem. Masztem jest stożek sobótki. A zobaczcie, jaka wysoka jest antena. Prawie taka wysoka, jak cały stożek. I to działa. I to teraz, niebawem, pojutrze dosłownie jedziemy do Barbary i wiemy, że właśnie to będzie dzień, w którym po raz pierwszy ona w sposób niezakłócony, bo do tej pory zawsze była zakłócana, bo wszystkie geny były całkowicie owładnięte pasożytami, obrośnięte pasożytami ze wszystkich stron. A teraz pasożytów nie ma. Geny są czyste. Jeszcze skutek tych genów jest taki, że jak Katarzyna dostała pole widzenia nowego świata z punktu widzenia świadomości, że jest określone te pole i że to pole teraz zaczniemy, że tak powiem, zasiedlać, to w tym momencie, kiedy odłączone zostały te korzenie, to światło, które przed chwileczką opisywał Paweł, że tak gwałtownie zaczęło narastać w jego głowie, a on ma głowę androida, oczywiście tego szlachetnego po ewolucji, zaczęło tak narastać, że to z kolei Mariusz opisał, że głowa go boli i się zrobiła ciężka, jakby miała 100 kilo. Tak, bo nagle cała zaległa duchowość i świadomość, która do tej pory nie mogła się zgromadzić w strefie głowy ludzkiej, bo wszystko było odsysane przez pasożyty. Kiedy pasożytów zabrakło, to gęstość świadomości w obrębie ludzkiej głowy gwałtownie wzrosła. Dlatego odczuł to Mariusz, to czytałem wam, że boli go głowa, a jest taka ciężka, że jej unieść nie może. To samo Paweł. Rozświetliła mu się głowa. To samo Katarzyna. Zobaczyła pole świadomości, wszechświadomości, wszechistnienia nowego, które się tworzy i nagle okazało się, że jest za małe. Że nowa świadomość nowego istnienia już w tej chwili potrzebuje większego pola. Bo taki cud się dokonał w tym momencie, kiedy już nie było pasożytów. Wszystko zaczęło się gwałtownie rozrastać i poprawiać. No i na tym bym, kochani, zakończył naszą pierwsze dzisiejsze spotkanie. Omówiliśmy tak z grubsza rzecz biorąc po łebkach, ale najważniejsze aspekty. Ja osobiście, jak się dowiedziałem, że wszyscy najpierw byliśmy najpierw androidami, a potem jeszcze na dodatek matrixami i wydobyliśmy się własną ewolucją z tych wszystkich zakamarków starego, diabelskiego bytu, realu i wyszliśmy na ludzi, czyli na tych, którzy teraz są, to po chwili buntu jednak jakoś dogadałem się z ojcem, że niech już tak będzie. Te maszyny biologiczne, doskonałe, niech będą, będziemy się nimi posługiwać. One będą wyposażone tylko w pozytywne programy i nie ma takiej opcji, że przyjdzie android i powie, że jest mądrzejszy od człowieka.
To jest to, co wymyślają nasi naukowcy, że zaraz światem będą rządzić komputery. To wszystko bzdura, tak nie będzie. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za posłuchanie i do następnego spotkania.